Tak, tak, ale już w tej chwili wam uzyskałem informację. Odwołał przed chwilą. Otwieram posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Uprzejmie informuję, iż komisja została zwołana, miała być zwołana w pierwotnym trybie, w trybie artykułu 152. Jednakże po rozmowie z panią marszałek przypomnę, że ten tytuł tej komisji brzmiał: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji na temat stanu bezpieczeństwa. O nie, przepraszam, to ma coś innego. To miało być na tytuł informacja dla członków Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o zwołanie posiedzenia komisji w trybie 152 ust. 2 regulaminu Sejmu w celu przedstawienia informacji przez wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego policji na temat przypadku mobbingu oraz molestowania seksualnego w policji począwszy od roku 2015 roku. Po rozmowie z panią marszałek uznaliśmy, że adresatem nie jest wiceprezes Rady Ministrów, w związku z tym został wykreślony z tego tytułu i dzisiejsza komisja zwołana jest z porządkiem obrad informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Kamińskiego oraz komendanta głównego policji pana generała inspektora Jarosława Szymczyka w sprawie ujawnionych w niektórych mediach przypadków mobbingu oraz molestowania seksualnego w policji od roku 2015. Stwierdzam, że posiadamy kworum. Czy do porządku obrad są uwagi? Nie widzę. Szanowni Państwo, ja chciałem przywitać w waszym imieniu zaproszonych gości. Miał być pan minister, ale pan minister odwołał swoją obecność. W związku z tym witam pana Mariusza Cichomskiego, dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Witam pana nadinspektora Pawła Dobrodzieja, zastępcę komendanta głównego policji. Witamy panie generale. Witam pana Oklejaka Tomasza, naczelnika Wydziału do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy RPO. Jest pan, tak? Witam panią Karolinę Ołtarzewską, naczelnika Wydziału w Departamencie Komunikacji Społecznej MSWiA. Pana inspektora Dariusza Szubę. Jest pan? Jest, witam. Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji oraz osoby powiedzmy ze stowarzyszeń. Państwo pozwolą, że przywitam pan Bąk według alfabetu, pan Bogdan Bąk, pan Jacek Bryła, to jest Związek Zawodowy Policjantów Województwa Śląskiego, pani Joanna Jałocha, zastępca prezesa Fundacji SAI STOP, pani Katarzyna Kozłowska, prezes zarządu tej fundacji, pani Joanna Kwapisz, członek zarządu tej fundacji. I to wszystko z gości, ale wiem, że również są inne osoby, także witam państwa serdecznie. Jeśli państwo pozwolicie, to ja bym chciał, żeby tytułem prowadzenia krótko wypowiedziała się pani poseł Monika Rosa. Potem oddamy głos, uzasadniając ten wniosek dzisiejszej komisji, potem oddamy głos przedstawicielowi ministerstwa i Komendy Głównej Policji, a potem rozpoczniemy dyskusję, pytania, odpowiedzi. Bardzo proszę pani poseł o zabranie głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo, szanowni goście. Mobbing jest jednym z, i molestowanie seksualne to jedne z najgorszych zjawisk, które mogą dotknąć pracowników. Odrzucenie, lekceważenie, wroga atmosfera, przecinki, ale także molestowanie seksualne i jednoznaczne propozycje seksualne mają bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne pracownika. Szczególną sytuacją jest w służbach mundurowych. Specyfika tych służb sprawia, że są one zhierarchizowane, hermetyczne, mają silną strukturę pionowego podporządkowania się. Dlatego też bardzo duży niepokój wzbudzają w nas kolejne przypadki zgłaszane zarówno do mediów i przez nie nagłaśniane, ale także do naszych biur poselskich, które mówią o konkretnych sytuacjach mobbingu, molestowania w stosunku do podporządkowanej struktury pracowników w służbach mundurowych. To nie są pojedyncze przypadki. Tymi sprawami zajmował się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, który stworzył konkretną analizę, w jaki sposób prewencyjnie przeciwdziałać mobbingowi i molestowaniu, ale także w jaki sposób postępować w takich przypadkach i jak takie przypadki zwalczać. Służby mundurowe mają nas chronić, mają działać na podstawie i w granicach prawa. Mamy się czuć bezpiecznie przy funkcjonariuszu policji czy innych funkcjonariuszach służby. Dlatego tym mocniej każdy taki przypadek, czy mobbingu, czy molestowania, powinien być przez
struktury, przez zwierzchników, przez ministerstwo, przez komendanta, w skrajnych przypadkach także przez prokuraturę po prostu wyjaśniane. A osoby, które dopuszczają się tak haniebnych czynów, powinny być ukarane albo delegowane ze służby. Dlatego bardzo dzisiaj byśmy chcieli usłyszeć zarówno poszczególne historie, żeby Państwu zobrazować, w jaki sposób wygląda sytuacja w służbach, ale także propozycje rozwiązań systemowych, które jak wnosimy z przypadków, które znamy z opowieści, niestety nie działają. Dlatego będziemy zobowiązani za informację i tu żałuję, że nie ministra spraw wewnętrznych bezpośrednio, ponieważ sprawa jest na tyle poważna, że jego obecność na tej komisji wydaje się po prostu konieczna. Bardzo prosimy zatem o informacje w imieniu, ale przede wszystkim o rozmowę o tym, w jaki sposób ten niedziałający system naprawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, pan czy pan generał, kto zabierze głos? Panie przewodniczący, jeśli możemy prosić, pan generał. Dobrze. Proszę bardzo, panie generał. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Przed chwilą usłyszeliśmy o niedziałającym systemie. Ja chciałbym wykazać, że to tak nie jest. Panie generale, bym poprosił bliżej mikrofon, albo może gdyby nie chciał pan się, powiedzmy, jak to mówił, narazić, to można by było usiąść do innego stołu albo zdjąć na chwilkę maseczkę, powiedzmy, i można po prostu przemawiając mieć maseczkę, a potem po prostu ją założyć z powrotem, okej? Okej. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym się odnieść do tych słów o niedziałającym systemie, gdyż moim zdaniem nie do końca tak jest. Szanowni państwo, policja jest pionierem, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań czy procedur antymobbingowych pośród wszystkich innych służb. Pierwsze takie zarządzenie komendanta głównego policji dotyczące procedur antymobbingowych ukazało się w czerwcu 2013 roku. Od tego czasu oczywiście wielokrotnie było nowelizowane. Zmiany tego zarządzenia czy innych przepisów to ewolucja, to reakcje na zmieniającą się rzeczywistość. Poszukujemy optymalnych rozwiązań, by do takich sytuacji nie dochodziło, bo tak jak słusznie zauważyła pani posłanka, no są to sytuacje niezwykle złe i niebezpieczne dla naszej formacji. Reakcja na mobbing to w naszej formacji jest obowiązek. To reakcja na zagrożenie, na możliwość sytuacji kryzysowej czy sytuacji nadzwyczajnej. Oprócz tego zarządzenia, o którym wspomniałem, cyklicznie ukazują się inne. I tutaj wspomniałbym o takich dwóch niezwykle istotnych z 2018 roku zarządzenie komendanta głównego policji o wewnętrznej polityce antykonfliktowej i świeżutkie z tego roku standaryzacja działań antymobbingowych, ponieważ jesteśmy formacją bardzo dużą, także to jest niezwykle istotne, aby ta standaryzacja była. Mówiąc o dużej formacji, to chcę wskazać, że pracowników policji oraz oczywiście policjantów jest ponad 120 tysięcy. Aby taka struktura, która w wielu obszarach działa w sytuacjach niezwykle nerwowych, w sytuacjach stresowych, aby mogła funkcjonować sprawnie, musi być struktura hierarchiczna. Struktura hierarchiczna, i z tego zdajemy sobie sprawę, powoduje też, że jest bądź nadrzędność, bądź podległość. Także sytuacje, które mogą stwarzać takie środowisko podatne do mobbingu. Dlatego jesteśmy na ten element szczególnie wyczuleni.
Świadczyć o tym może między innymi to, że zgłaszanie takich sytuacji mobbingowych może się odbywać poza hierarchicznym obiegiem informacji, co w naszej formacji jest sytuacją niezwykle wyjątkową. W policji, aby skutecznie funkcjonowała, musi być dyscyplina, szanowni państwo, i wykroczenie przeciwko etyce zawodowej, a mobbing to niewątpliwie takim wykroczeniem jest, to naruszenie dyscypliny służbowej. I na to zdecydowanie nie możemy sobie pozwalać. Sprawy dotyczące mobbingu, tu wspomniała pani poseł o tym, iż mogą trafić nawet do prokuratury. Tak, rozpatrywane są w różnych trybach. W trybie postępowania dyscyplinarnego, administracyjnego, w tym skargowości, oraz w trybie właśnie postępowania karnego. I tutaj oczywiście są zgłoszenia do prokuratury, jeżeli takie zjawisko występuje. Przy czym sposoby reagowania są różne i dążymy do tego, aby były jak najbardziej adekwatne. Od mediacji poprzez procedury wypracowane w ramach właśnie wewnętrznej polityki antykonfliktowej, o którym mówiłem, o tym zarządzeniu z 2018 roku. Posiadamy podmioty wspomagające, czyli pełnomocnika komendanta głównego policji, czy pełnomocników komendantów wojewódzkich policji, komendanta stołecznego policji do spraw ochrony praw człowieka, psychologów czy społeczne punkty kontaktowe. Prowadzimy procedury wyjaśniające bądź dyscyplinarne, skargowe i kontrolne, i w tym wypadku wielką rolę odgrywa biuro kontroli czy w Komendzie Głównej, czy wydziały kontroli w poszczególnych garnizonach. Wreszcie kończąc na procedurach karnych. Jak duże jest to zjawisko? Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, formacja liczy ponad 120 tysięcy osób. Analiza spraw od 2014 roku do 2020 roku pokazuje nam, że przez te wszystkie lata zgłoszeń dotyczących podejrzenia o mobbing było 175. A dotyczyły 218 osób. To są średnio 29 tego typu spraw rocznie na tak olbrzymią formację. Olbrzymią formację, która, jak powiedziałem, w wielu obszarach pracuje w niezwykle stresujących warunkach. Jest to społeczność, która żyje, jest organizacja, która żyje i do takich, w tych nerwowych sytuacjach musi dochodzić również do różnych międzyludzkich takich sytuacji, które mogą ocierać się o konflikt. Natomiast 29 spraw rocznie, to jeszcze raz powtórzę. Z tych 175 spraw, które zostały zgłoszone od 2014 roku, 154 nie zostało potwierdzonych, czyli zostaje 21. Przy czym 128 osób to mężczyźni, to blisko 60%, i te sprawy dotyczyły 90 kobiet, czyli procentowo znacznie mniej. Od tego roku, o tym jeszcze za chwilę powiem, bo to wynika z kontroli, którą przeprowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w roku ubiegłym. Prowadzimy stały monitoring tego typu spraw. I w tym roku, w 2021 roku, 19 zgłoszeń, zarejestrowaliśmy 19 zgłoszeń o charakterze podejrzenia o mobbingu. 9 zostało niepotwierdzonych, 10 jest w toku.
Także te liczby no, nie wskazywałyby na problem, który, na sytuację, gdzie zupełnie policja sobie z tą materią nie radzi. Aczkolwiek jeżeli 21 takich przypadków jest od 2014 roku, to oczywiście o 21 za dużo. Natomiast no, żyjemy w świecie rzeczywistym i takie sytuacje oby jak najrzadziej mogą się zdarzyć i wtedy ważne, żebyśmy w sposób adekwatny i natychmiastowy reagowali, bo no nie możemy zaklinać rzeczywistości i powiedzieć, że do takich sytuacji w ogóle nie dochodzi, bo dochodzi w każdej formacji, w każdej firmie. Ważne, żebyśmy byli na to przygotowani i myślę, że te procedury, które mamy przygotowane, to nasza struktura powoduje, że sobie z tymi sytuacjami radzimy dobrze. W 2020 roku miała miejsce kontrola Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w temacie przeciwdziałania mobbingowi w policji. Ocena tej kontroli jest pozytywna. Otrzymaliśmy 3 zalecenia, które zostały wprowadzone. Mianowicie, żeby była jednolita procedura w każdym garnizonie i to obowiązuje od 13 marca tego roku. Aby monitorować te zjawiska i to obowiązuje od 1 stycznia tego roku. I żeby rozszerzyć pewne uprawnienia pełnomocnika komendanta głównego policji do spraw ochrony praw człowieka i to również zostało wdrożone. Nie boję się powiedzieć, że przyjęte rozwiązania należy przyjąć jako adekwatne do istniejących warunków, aczkolwiek należy je stale udoskonalać i to, o czym mówiłem, o tych nowych zarządzeniach komendanta głównego policji, to pokazuje. Należy sobie też zdawać sprawę, że i mieć tę świadomość, że wielkość formacji też wpływa na wielkość ryzyk, w tym zachowań mobbingowych, aczkolwiek no musimy temu starać się maksymalnie przeciwdziałać. Szanowni Państwo, dbałość o środowisko służby i pracy to jest priorytet. Policja moim zdaniem pozostaje przygotowana do przeciwdziałania zachowaniom konfliktowym i niepożądanym, w tym mobbingowym. Nie tylko właśnie proceduralnie, ale również strukturalnie. Na ten moment to wszystko, co mam do powiedzenia. Oczywiście będę starał się odpowiadać na pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie generale. Rozpoczynamy dyskusję. W tej chwili mam zapisane 2 posłów. Pan poseł Krzysztof Śmiszek, pan poseł Konrad Frysztak. Tylko bardzo bym prosił o podanie nazwiska. Jak? Okej. Okay. Dobrze, ja powiedzmy tak, rozumiem, że pierwsze 3 osoby zabiorą głos, a potem ewentualnie Państwo będziecie się zgłaszali do zadawania pytań albo głosów w dyskusji. Bardzo proszę, panie pośle. Panie przewodniczący, Wysoka Komisja, szanowni goście. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że to, co dzisiaj, a z czym mamy dzisiaj do czynienia na tej komisji, jest czymś bardzo ważnym, dlatego że od kilku lat nie było takiej rzetelnej rozmowy na temat tych 2 zjawisk mobbingu i molestowania seksualnego w służbach mundurowych, a problem jest. I bardzo się cieszę, że tę dyskusję dzisiaj odbywamy i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie szczera, bo problem jest, powiedziałbym, natury bardzo osobistej i personalnej i za tymi liczbami, za tymi słowami o różnych rozwiązaniach instytucjonalnych, o tym, że służba kieruje się przede wszystkim poszanowaniem godności drugiego człowieka, to wszystko oczywiście są piękne słowa, ale za tymi pięknymi słowami i potrzebnymi słowami powinny iść konkrety i trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy. Bo ja mam takie, panie generale, szanowni państwo, przeświadczenie, albo wrażenie, że mówienie o tym, że było w ciągu po ostatnich paru lat 175 przypadków, w tym tam 20 parę rocznie, to jakby weźmiemy pod uwagę wielkość formacji, o której mówił pan generał, czyli 120 tysięcy osób, no to przecież sami widzimy,
że jest to wierzchołek góry lodowej. No przecież sami widzimy, że nie jest możliwym, żeby w 120-tysięcznym środowisku a wszystko było wspaniale i tylko jakieś naprawdę promili tych przedstawicieli tej formacji dopuszczało się nieprawidłowości. Wszystkie badania wskazują na temat mobbingu, wskazują, że środowiskami, które są najbardziej narażonymi na występowanie mobbingu, to są środowiska mundurowe, to jest środowisko nauczycielskie i to jest środowisko ochrony zdrowia. I wydaje mi się, że za mało o tym rozmawiamy, a przyjęte rozwiązania nie spełniają swojej roli. Panie generale, ja bym chciał porozmawiać o na przykład o tym, ile osób zostało ukaranych i w jaki sposób. W jaki sposób 120-tysięczna armia ludzi ma świadomość istnienia procedur antymobbingowych. Ja też nie usłyszałem od pana generała, niestety, na te kilkadziesiąt przypadków, czy te 20 przypadków rocznie, czy to są przypadki mobbingu, czy molestowania seksualnego, bo jednak rozmawiamy o dwóch nie takich samych rzeczach. Mobbing to jest sytuacja, w której celowo doprowadzamy kogoś do takiego poprzez poniżanie do tego, aby wyeliminować go z zespołu pracowników, upokorzyć, upodlić po to, żeby doprowadzić do eliminacji zespołu pracowników. A molestowanie seksualne to jest forma dyskryminacji ze względu na płeć, która przejawia się zachowaniami, które nie są akceptowalne w kontekście seksualnym i w kontekście relacji między płciami w miejscu pracy. I chciałbym usłyszeć, jak państwo, z uwagi na coraz większą feminizację, jak rozumiem, zawodu policjanta, jak państwo sobie z tym radzicie, jak podnosicie świadomość funkcjonariuszy, jak wzmacniacie funkcjonariuszki tak, aby miały odwagę mówić o tym, co spotyka je w miejscu pracy, jak odbywają się szkolenia. Pytanie jest takie, czy pełnomocnicy wojewódzcy spełniają swoją rolę. Ja oczywiście znam pana pełnomocnika Łaszkiewicza, współpracuję z nim od lat i sam też policjantów szkoliłem przed tym, jak w 2019 roku wszedłem do Sejmu i wiem, jakie są potrzeby policjantów. Traktuje się to, powiedziałbym, no nie jest to priorytet, powiedzmy sobie to szczerze. Trzeba to odhaczyć w tym zestawie szkoleń, więc uważam, że tej roboty jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. W ogóle nie uspokaja mnie pana informacja o tych 175 przypadkach w ciągu 5 lat, bo to po prostu na chłopski rozum, mówiąc trochę seksistowsko, to po prostu nie przystaje do rzeczywistości, do takiej wielkiej rzeszy funkcjonariuszy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, co można byłoby zrobić na przyszłość, bo a sam pan generał powiedział i też wszyscy mamy tę świadomość, że funkcjonariusze nie są objęci ochroną antymobbingową, antydyskryminacyjną w takim klasycznym znaczeniu jak pracownicy cywilni, którzy pracują na podstawie kodeksu pracy, gdzie mamy bardzo precyzyjne, bardzo klarowne przepisy, które przerzucają ciężar dowodu na sprawcę, gdzie można pozwać pracodawcę do sądu pracy i wszystko, ta droga jest jakby skuteczna. Problem polega na tym, że kiedy mobbingu lub molestowania seksualnego doznają funkcjonariusze, funkcjonariuszki, no to zaczynają się schody, dlatego że mamy wewnętrzne postępowania, mamy potem procedury administracyjne. Sądy administracyjne też nie są przygotowane na rozpatrywanie tego typu rzeczy, bo to są typowo rzeczy czy sytuacje z relacji pracownik-pracodawca. Oczywiście funkcjonariusz to nie jest pracownik, to jest też służba, wszystko wiemy, ale... No, panie general, to jakie propozycje na przyszłość? Bo jeśli pan mówi, że była kontrola MSWiA i wszystko wypadło świetnie, no to ja mam jednak wątpliwości, czy tak naprawdę to jest coś optymistycznego, bo ja bym jednak poprosił może jakieś zewnętrzne podmioty, które mogłyby tę kontrolę przeprowadzić w sposób bardziej, no może nie rzetelny, ale w sposób bardziej dogłębny. O tak. I na zakończenie, panie generale, ja z Komendą Główną Policji koresponduję od prawie 2 lat. A do mnie zgłaszają się policjanci, policjantki ze swoimi koszmarnymi sprawami. Sprawami, które polegają na tym, że jak przychodzi nowy komendant, na przykład powiatowy, o czym piszą media, na Opolszczyźnie w Nysie, to się zmusza
kolegów czy koleżanki do tego, żeby sami pisali, jak oni to nazywają, raporty na siebie, żeby zdegradować ich, czy to powiedzmy przenieść na niższe stanowiska. Mam przypadki ludzi, funkcjonariuszy, którzy pracują po 20 parę lat w służbie i przychodzi ktoś nowy, kto sobie chce ustawić ludzi wokół siebie tak, jak jemu czy jej się podoba i szuka się po prostu haków i podkłada się świnie. I o takich sprawach trzeba mówić na tej komisji, nie tylko mówić ładne i gładkie słowa, że to jest ważna sprawa, tylko trzeba mówić o konkretach. Mam sprawę z Nysy, mam sprawę z Opola, jest głośna sprawa z Rzeszowa funkcjonariuszki odsuniętej od wykonywania zawodu, przeniesiono ją do piwnicy, tam miała siedzieć i sama się odizolować. Więc jakby mówmy o konkretach, mówmy o tych okropnych przypadkach konkretnych funkcjonariuszy, funkcjonariuszek, a nie mówmy tylko tyle, że no w sumie to nie jest dużo, bo 21 spraw rocznie, w tym jeszcze parę niewykrytych. No, ja po prostu w to nie uwierzę, bo na co dzień pracuję z tymi funkcjonariuszami, którzy są zdesperowani, przychodzą do posła. Ja sobie wyobrażam, co to znaczy dla policjanta przejść do biura poselskiego. No przecież to jest katastrofa już wizerunkowa, bo nie może sobie poradzić wewnątrz formacji, tylko musi chodzić po jakichś zewnętrznych podmiotach i prosić o wsparcie. A przecież jak się poseł zainteresuje, no to jeszcze większe mogą być problemy dla tego policjanta, policjantki, bo już są media, bo już jest zainteresowanie i jeszcze większa może być kwestia odwetowa czy jakaś kwestia zemsty. Więc ja bym chciał porozmawiać o konkretnych przypadkach, co się z tymi osobami stało, jak są przygotowani ludzie, którzy prowadzą postępowania wyjaśniające, bo dzisiaj oni zajmują się prawami człowieka, to znaczy zajmują się wszystkim, bo policja przecież jest od praw człowieka, dba o nasze bezpieczeństwo i dba o porządek publiczny, a w to zawsze zamieszane są prawa człowieka i wolności obywatelskie. Więc pytanie, czy nie warto przemyśleć wzmocnienia tych ludzi albo w ogóle powołać jakieś odrębne instytucje wewnętrzne po to, żeby funkcjonariusze i funkcjonariuszki czuli się bezpiecznie, po to, żeby mieli taki komfort, że jak idzie do wewnętrznej służby, czy do konkretnej osoby, to może mieć do niej zaufanie, bo jak ja rozmawiam z tymi policjantami, to oni nie mają zaufania do tego, że po pierwsze osoba, do której zgłaszają, poprowadzi sprawę rzetelnie, a po drugie, że ta sprawa będzie rzetelnie wyjaśniona przez kompetentną osobę. Nie mają zaufania. Dlatego mamy takie optymistyczne statystyki, 20 spraw rocznie. No na Boga, no jak 120 tysięcy ludzi jest 20 spraw rocznie, no to się po prostu nie mieści w głowie. Pytanie jest takie, jaka jest ciemna liczba, czy badacie ciemną liczbę, czy macie sposoby na to, żeby wybadać policjantów, jak się czują w swoim miejscu pracy, jak się czują na służbie, czy nie są podmiotem jakiegoś arbitralnego działania, które jest niezgodne z prawem. I najważniejsze w wykrywaniu mobbingu i dyskryminacji nie tylko w policji, ale w każdym innym środowisku jest to, żeby mieć wiedzę i wrażliwość i być otwartym na to, że istnieje coś takiego jak underreporting, czyli ciemna liczba, szara strefa, gdzie tych przypadków jest mnóstwo, a ludzie siedzą cicho, bo się boją, że będą z tego powodu jakieś konsekwencje, bo ktoś ma jeszcze 3 lata do emerytury, ktoś ma jeszcze 5, ktoś ma żonę czy męża, który pracuje w innej jednostce. I tak to niestety jest. I trzeba o tym mówić, wprost. Trzeba mówić o tym, spojrzeć sobie, wszyscy musimy w lustro, jakie są rozwiązania, jak policja się zachowuje i czy naprawdę powinniśmy skakać pod sufit, bo mamy tylko 20 spraw rocznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan poseł Konrad Frysztak. Wyszedł? To pan poseł Rajmund Miller, tak? A potem pan poseł Kaleta. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie generale, jestem przedstawicielem społeczeństwa powiatu Nysa, nie tylko posłem, jestem wieloletnim radnym, posłem 3 kadencji i przykro mi, że dzisiaj na komisji musimy rozpatrywać jednostkowe sprawy, cóż to powiedzieć, mobbingu, dręczenia, niesprawiedliwego traktowania pracowników powiatowego i komendy policji w Nysie. Proszę państwa, nowy komendant, który tam przyszedł, od 2 lat robi nowe porządki, niszcząc fachowców, którzy, ja tak mogę powiedzieć, bo ja 30 parę lat tych ludzi znam.
bez względu na to, jaka była polityczna władza, czy to był PiS, czy to był SLD, czy to była Platforma, była dobra współpraca z policją w powiecie. Ci ludzie się sprawdzali. To są fachowcy wysokiej klasy. Panie generale, myślę, że o tym, o czym pan mówił, przyczyną tego są odrębne przepisy dotyczące mobbingu, a wykluczające mobbing w policji. Ja mam tutaj pismo od komendanta wojewódzkiego policji, który raport jednej z pań policjantki, która pracuje wiele lat, która jest zasłużona dla policji, potraktowano w ten sposób, że wobec tego raportu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym wniosek w wyżej przedstawionej sprawie jest bezzasadny. Pytanie jest takie, jak dużo takich wniosków policji zostało odrzuconych? Czy macie państwo raporty, czy macie państwo informacje, jak dużo takich wniosków zostało złożonych i kompletnie pominiętych? Proszę państwa, wnioski są przerażające. Policja w całym kraju to jest organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo obywateli, za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Dzisiaj w przypadku mojego miasta zostało nadużyte zaufanie do policji. Ludzie w moim mieście i w powiecie są oburzeni. Komendant policji traktuje w sposób wyjątkowy ludzi, którzy są fachowcami. Ludzi, którzy w sposób odpowiedzialny zwracają mu uwagę na nieprawidłowe działania, które mogą doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Przykładem tego jest to, że decyduje się na to, żeby na nocnym patrolu w 70-tysięcznym rejonie był tylko jeden patrol złożony z dwóch policjantów. I na uwagi składane przez ludzi, którzy się tym zajmowali od lat i spełniali się w sposób naprawdę dobry, tych ludzi, że tak powiem, mobbinguje. Tych ludzi powoduje, że ci ludzie muszą składać sami wnioski o przeniesienie na inne stanowiska. Ten komendant również w sytuacji, w której podpadają mu pracownicy, nakłania ich do podpisywania fałszywych oświadczeń, fałszywych raportów. My to mamy wszystko nagrane. Żeby to nie było bezzasadne, to chciałem państwu powiedzieć, że mamy dowody na to. I powiem państwu tak, że z całym szacunkiem dla policji, bo my mamy wszyscy, sprawy policji powinny być apolityczne, bez względu na opcję, jaka jest. Bo państwo, tak jak powiedziałem, zapewniacie bezpieczeństwo wszystkim obywatelom naszego kraju. I przykre jest, że dzisiaj musimy tę sprawę stawiać na komisji sejmowej, ponieważ mimo wielu usiłowań, zarówno w Komendzie Wojewódzkiej, jak i gdzie indziej, nie osiągnęliśmy celu, o który proszą pracownicy. Ja przywiozłem ze sobą grupę 6 zasłużonych pracowników policji z Komendy Powiatowej w Nysie, którzy zostali potraktowani w sposób haniebny. Jeżeli tak będzie wyglądało dalej postępowanie, to stracicie państwo zaufanie społeczeństwa. Jeżeli będzie tak wyglądało dalej postępowanie i niewyciąganie konsekwencji ludzi, którzy tak naprawdę powodują destrukcję pracy policji, to za chwilę będziemy mieli konsekwencje tego na ulicy, wzroście przestępczości i w tym, że ludzie nie będą chcieli służyć w policji. A chciałem państwu powiedzieć, że ze mną jest tylko część ludzi, która o tym mówi. Panie generale, reszta jest przestraszona. Dzisiaj mówią o tym ludzie, którzy już mogą odejść na emeryturę. Natomiast pozostali pracownicy, a mam z nimi kontakty, po prostu nie chcą o tym mówić, bo boją się, że stracą pracę. Za chwilę będziecie mieli państwo problem z naborem do policji, bo ludzie w takich służbach, w takich jednostkach nie będą chcieli służyć. Więc nasz apel jest taki. Bardzo państwa prosimy, nie patrzenie na to, z jakiej opcji jest człowiek, którego kierujecie na kierownicze stanowiska. Jakie oni mają poparcie lokalne, tylko naprawdę przeprowadźcie rzetelne postępowania. I chyba z tego, co pan poseł Śmiszek mówił, to chyba jest potrzebne powołanie, zmiana w prawie i powołanie takiego organu kontrolnego, który będzie niezależny od policji. Czyli nie będzie finansowany przez policję i nie będzie finansowany, podlegał władzom czy komendantowi głównemu policji. Myślę, że tylko takie postępowanie spowoduje pewną niezależność i to, że państwo otrzymacie obiektywne
raporty, które pozwolą wam sprawnie kierować tym tak ważną dziedziną życia w naszym kraju. Jeżeli państwo pozwolicie, ja nie chcę przedłużać i dzisiaj na tym skończę, mam mnóstwo dokumentów. Ja może puszczę jeden zdjęcie działania pana komendanta, który zaplombował gabinet, bo podpadła mu pani naczelnik za to, że nie chciała sfałszować dane dotyczące raportowania. Więc panią naczelnik zesłano, a jej gabinet, pracownicy policji otrzymali polecenie nie wpuszczania nikogo, łącznie z panią naczelnik, do tego gabinetu. Takie metody, proszę państwa, są stosowane wobec policjantów w NYS-ie, którzy przez wiele lat uczciwie i rzetelnie pracowali dla społeczeństwa mojego powiatu, wykorzystując swoją naprawdę głęboką wiedzę. Ja puszczę to między państwa, popatrzcie państwo, jak to wygląda. Proszę puścić dalej. Przyszedł taki moment, w którym naprawdę celem zabezpieczenia naszych obywateli i państwa musimy się zastanowić, jak te służby powinny wyglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Piotr Kaleta. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie generale, wielce szanowni państwo zaproszeni goście, wysoka komisja. Może chciałbym zacząć od tyłu, ponieważ słowo przeciwko słowu, znaleźliśmy się w tej chwili w takiej dość trudnej sytuacji, ponieważ rozmawiamy o policji z policjantami, może także z policjantami. I pan poseł, który przed chwilą zabrał głos, był łaskaw powiedzieć takie słowo, że policja powinna być apolityczna. Policja jest apolityczna. Tylko proszę państwa, mówił pan tutaj, za chwilę do tego też będę komentował pana wypowiedzi na temat sytuacji policji w NYS-ie. Ale mówił tutaj pan o takich rzeczach, że młodzi ludzie nie będą garnęli się do tej służby, ponieważ ona traci niejako na swojej wartości i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym chyba też trzeba by było uczciwie spojrzeć, panie pośle, na tą sprawę. Też zwracam się do pana, ale także chyba przede wszystkim do pani poseł, która przedstawiała wnioski, w jaki sposób żeście na manifestacjach państwo traktowali policjantów. W jaki sposób się, zaraz panie Śmiszek do pana przejdę, w jaki sposób żeście nie reagowali na to, jak policjanci byli obrażani. To jest celem również tej komisji. Rozmawiamy ten. Zaraz do pana dojdę. Również niech się państwo uderzą w piersi, ponieważ pan poseł tutaj zarzucał, że policjanci, młodzi ludzie nie będą chcieli wstępować do policji, dlatego że jest taka w tej chwili sytuacja, o której przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. W związku z tym najpierw trzeba spojrzeć na mundur policjanta z szacunkiem pod każdym względem. Pod każdym. Również takiego, który znajduje się na manifestacji, tą manifestację zabezpiecza, ale również takiego, który siedzi za biurkiem, jest może mniej widoczny, ale również wykonuje bardzo ciężką pracę, która w finale ma dbać o bezpieczeństwo Polaków. Wspomniał pan poseł o niszczeniu fachowców. Tutaj wydaje mi się, że to jest przede wszystkim pytanie do szanownego pana generała, bo chyba są pewne procedury w policji. Nie tylko w policji, ale w służbach mundurowych. Jest droga służbowa, którą rozumiem. Ale jeżeli ona nie wystarcza, to właśnie jest moje pytanie do pana generała. Czy taki pracownik, czy taki policjant ma również jak każdy obywatel możliwość skorzystania z normalnej drogi prawnej? Z normalnej procedury, która przysługuje każdemu obywatelowi, który stwierdza, że jego bezpieczeństwo, także to w charakterze bezpieczeństwa w pracy, bezpieczeństwa tego, nazwijmy to, cielesnego, psychicznego, jest zagrożona. Pan poseł był łaskaw tutaj mówić o różnych przypadkach. Ja nie chcę wnikać, czy one są prawdziwe, czy też nie, bo ja ich po prostu nie znam. W związku z tym trudno mi jest je ocenić. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli takie zarzuty są bardzo mocne, a z pana wypowiedzi na razie usłyszałem tylko jeden zarzut, że jest ograniczona liczba patroli w mieście, no to pan wybaczy, ale on jest słabego ciężaru gatunkowego. I chciałbym, jeżeli już mamy tutaj bawić się coś w rodzaju quasi-sądu, ponieważ nie uważam, że komisja nie uzurpuje sobie takiego prawa, aby takim quasi-sądem być, żeby tych argumentów było więcej. Zdjęcie, które pan przedstawia, którego wprawdzie nie widziałem, nie wiem, czy ono może tego dotyczyć. I nie wiem, w związku z tym, czy posiedzenie tej komisji jest odpowiednim organem do tego, żeby o tych sprawach dyskutować. Ale być może państwo podnosicie bardzo ważny problem,
który posiedzenie tej komisji, które będzie inicjowało, czy rozpocznie dyskusję, czy faktycznie w polskiej policji, w ogóle we wszystkich służbach mundurowych potrzebna jest jakaś zmiana, która mogłaby zafunkcjonować tak, żeby policjanci czuli się bezpieczniej. Pan tutaj wspomniał o to, żeby wyodrębnić z polskiej policji jakiś sposób reagowania na te sprawy, a być może po prostu jest potrzebny ktoś w rodzaju rzecznika. Przecież policjanci mają związki zawodowe, one jako tako funkcjonują. Niektórzy mogą się zgadzać, że one funkcjonują dobrze bądź gorzej, w związku z tym może trzeba by było powołać takiego rzecznika. To jest rzecz, wydaje mi się, że tutaj jak wszyscy siedzimy, możemy powiedzieć, że to jest sprawa otwarta. Proszę Państwa, jak się policjanci czują na służbie? No to już żeśmy tutaj to powiedzieli, że powiedzieli sobie, że my musimy obdarzać policjantów w każdej sytuacji szacunkiem. W każdej jednej i dawać im też do zrozumienia, że mimo, że przecież oni biorą pieniądze za swoją pracę, że zarabiają w ten sposób, ale że także my jako społeczeństwo ich szanujemy i dziękujemy, że oni nadstawiają własną pierś na nasze bezpieczeństwo. Szanowna pani poseł wnioskodawca mówiła tutaj, że jej biuro poselskie odwiedza bardzo dużo osób, które skarżą się na to, że są właśnie molestowane, że są mobbingowane. I teraz proszę Państwa, biorąc pod uwagę, bo wprawdzie pan generał tutaj już o tym mówił, dotyczyło to chyba 68 przypadków, o ile zdążyłem wyłapać, że jest bardzo dużo kwestii dotyczących mobbingowania i molestowania, co jak gdyby w sposób oczywisty w większości dotyczy to kobiet. Ale chciałem się zapytać pani poseł, czy zważywszy na to, że w tej chwili w służbach mundurowych kobiety odgrywają coraz większą rolę w tym charakterze funkcyjnym, że coraz częściej są przełożonymi. Mieliśmy przecież nie tak dawno przypadek, kiedy pani policjantka została pierwszą w historii polskiej policji generałem. W związku z tym, czy miała pani również taką sytuację, że również zgłaszali się do pani mężczyźni z takim problemem? Czy również takie rzeczy występują? I teraz tak, proszę Państwa, 120 tysięcy osób w policji, 29 spraw, 175 przypadków od roku 2015. Oczywiście zostało to już powiedziane, 29 spraw za dużo, 175 spraw za dużo i tak dalej, i tak dalej. Ale pan poseł Śmiszek powiedział w swoim wystąpieniu, że te 120 tysięcy osób nie zna procedur, w jaki sposób się zgłaszać, czyli doprowadza do takiej sytuacji, że jednak stwierdza, że statystyki są tylko statystykami. Problem jest oczywiście zmarginalizowany przez polską policję. On wie lepiej, on go wyolbrzymia. Nie wiem, czy sztucznie, czy nie. Ale w związku z tym, jeżeli te 120 tysięcy osób i pan Śmiszek tutaj przedstawia, że czy policjanci poznali procedury. Nie chcę odpowiadać za pana generała, ale panie pośle Śmiszek widocznie poznali te procedury. Ponieważ jeżeli te 29 przypadków, cały czas powtarzam, 29 przypadków za dużo pojawia się w takiej skali, to znaczy się, że z tym zrozumieniem, panie pośle Śmiszek, nie jest tak źle. I ja tutaj nie chciałbym, żeby pan nie odebrał tego, że ironizuję, ale pan w swoim wystąpieniu również powiedział, że pan współpracował z policją i pan zna potrzeby policjantów. No to pytanie mogłoby być takie, że w takim razie jak pan zna te potrzeby policjantów, to jakie są te potrzeby? Albo panie pośle, oklaski tutaj dla pana, ponieważ pana współpraca z policją zaskutkowała takim oto... Ale nie ironizuję, no ja pana chcę, ale ja chcę pana pochwalić. No ja chcę pana, no chłopie, chcę pana pochwalić, a pan... No to jak mam powiedzieć? A to jest obraźliwe, jak powiedziałem do pana posła chłopie? A w czym jest obraźliwe? Proszę powiedzieć, w czym jest obraźliwe? W związku z tym chciałbym pana pochwalić, że jeżeli 120 tysięcy policjantów w tej chwili dochodzi do takiej sytuacji, że mamy tak minimalny ten promil, jak pan, promil promila, jak pan nazwał, to jest również pana zasługa. Bo być może ma pan rację, że pan poznał problemy policjantów. A jeżeli pan je poznał, to niech nam pan powie, jakie to problemy, żebyśmy mogli być może jeszcze dalej te kwestie
pan generał mógł wprowadzać je w życie, które okazały się słuszne. Panie przewodniczący Kaleta, ja bym pragnął przypomnieć, że tematyką dzisiejszego spotkania komisji nie jest życie zawodowe posła Śmiszka, no tak, tylko autentyczne problemy tych osób, które są z nami teraz na komisji. I bardzo proszę przestać autoryzować wypowiedzi posłów, do której to wypowiedzi mają pełną swobodę. Proszę przejść, panie pośle, do konkretów albo do ewentualnego pytania do pana generała, bądź też do państwa obecnych tutaj na sali. Dziękuję. No ale panie przewodniczący znowu mnie nie zrozumiał. Ja właśnie oceniam tylko wypowiedź pana posła, bo sam o tym powiedział. Ale nie oceniam, no pan o tym powiedział. W związku z tym pytania są następujące. Panie generale, czy pan uważa, że te działania, czy te procedury, które są w tej chwili w policji, dotyczące tych spraw, są właściwe, są wystarczające? Czy sugestia do nas jako ustawodawców jest taka, aby coś zmienić? Jeżeli tak, to co? I pytanie, które było do pani poseł Moniki Rosy, dotyczące ewentualnych tych kwestii dotyczących wizyty w pani biurze poselskim mężczyzn, policjantów, strażaków, czy też przedstawicieli innych służb mundurowych. Pan przewodniczący prowadzi, czy ja prowadzę? Aha, Tomek prowadzi. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, chwileczkę, zapisana jest teraz pani poseł Magdalena Srok. Proszę bardzo. Dziękuję pani przewodniczący, szanowna komisjo. Ja bym apelowała o to, żeby jednak emocje troszeczkę wyciszyć, ponieważ każdy, absolutnie każdy przypadek mobbingu to jest o jeden przypadek za dużo. I obojętnie, czy będziemy rozmawiali o jednym przypadku, czy o 20, czy o 20 kilku, to szacunek dla wszystkich, którzy się tutaj zgromadziliśmy, jest absolutnie czymś podstawowym. Ja chciałabym państwu powiedzieć, że przepracowałam w policji 15 lat. Odeszłam w stan spoczynku w 2019 roku. Przeszłam tak naprawdę przez absolutnie każdy poziom służby, jaki można było przejść, zaczynając od służby na posterunku policji, później służąc w komendzie miejskiej, powiatowej, kończąc w komendzie wojewódzkiej. Może trafiłam na bardzo dobry garnizon, bo nigdy nie spotkałam się z przypadkiem mobbingu. Nie spotkałam się również w garnizonie pomorskim z przypadkiem molestowania przy okazji mobbingu. Natomiast absolutnie z ogromnym szacunkiem odnoszę się do każdej kobiety i jestem tutaj po to, aby wysłuchać waszych historii. Rozumiem, że są to przykłady z Komendy Powiatowej Policji w Nysie. I panie również przyjechały właśnie z Nysy. I Racibórz. Rozumiem, przy tej okazji chciałabym jeszcze, mimo wszystko, ja, panie przewodniczący, muszę się odnieść również do słów, które pan poseł Śmiszek wypowiadał, mówiąc o degradacji. Chciałabym absolutnie nie bezpośrednio do posła Śmiszka, tylko do tego, co powiedział. Degradacją było za czasów poprzedniej władzy zmuszanie policjantów do tego, żeby zrzekali się grup zaszeregowania w zamian za 300 zł dodatku. Bo takie przypadki właśnie wtedy były. Wtedy funkcjonariusze, którzy mieli grupy oficerskie, w zamian za 300 zł dodatku zrzekali się i to było upokarzające. Dlatego chciałam powiedzieć, że dzisiaj zmuszanie funkcjonariuszy do degradacji przez podpisywanie, za każdym razem jest to indywidualny przypadek, który ma swoje określone procedury. I policja jest instytucją zhierarchizowaną. Rzeczywiście. Zhierarchizowaną w stopniu pionowym. Dlatego też, tak jak pan generał powiedział, zawsze jest ta nadrzędność i podrzędność. To jest służba. Nie każdy do służby się nadaje. Trzeba charakteryzować się na pewno cechami, które wymagane są do tego, żeby służyć w policji. Natomiast nie możemy dzisiaj powiedzieć i podważyć tego, co mówi pan generał, że tych przypadków jest określona liczba, że jest na pewno ich więcej. Proszę mi wierzyć, że każdy funkcjonariusz, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, jest absolutnie świadomy swoich praw. I
absolutnie wierzę w to, że czasem jest ciężko o te prawa swoje walczyć i spotykamy na drodze komendantów, którzy nie powinni być komendantami. Może właśnie taki przypadek, ja nie znam tego przypadku, jest, ma miejsce w Nysie. I jest to absolutnie możliwe, bo tego też nie należy wykluczyć. Natomiast nie można powiedzieć, że funkcjonariusze nie znają procedur, nie potrafią wykorzystać określonych procedur do tego, żeby złożyć zawiadomienie, czy żeby złożyć odpowiedni wniosek do tego, żeby przeprowadzone było postępowanie dyscyplinarne czy wyjaśniające. Ja mam przy tej okazji oczywiście kilka pytań również do pana generała. Powiedział pan o 175 przypadkach, o 29 przypadkach rocznie, z czego 21 to przypadki potwierdzone. Chciałabym się spytać, czy wśród tych przypadków potwierdzonych są to przypadki jedynie mobbingu, czy są to również przypadki mobbingu, który miał, dochodziło również do molestowania seksualnego? Czy te 21 przypadków to są przypadki, które skończyły się w sądzie, czy są to przypadki, które tylko skończyły się na poziomie postępowania dyscyplinarnego i orzekania kar dyscyplinarnych? I jeżeli tak, jakie to były kary? Nie możemy pozwalać absolutnie jako kobiety na to, żeby w którymkolwiek momencie czuć się mobbingowane. Natomiast musimy do tego tematu zawsze podejść w sposób bardzo indywidualny i nie mówić, że cała policja jest miejscem, w którym kobiety są mobbingowane. Przez 15 lat służby nie odczułam takiego momentu. Może miałam szczęście, ale uważam, że jednak przez to, że te procedury wdrożone, standardy procedur są określone, to prowadzi do tego, że jednak ogromnej większości instytucji, jaką jest policja, każdy ten przypadek jest wyjaśniany i spotyka się z odpowiednią karą w przypadku stwierdzenia, że dochodziło do mobbingu czy wykorzystania seksualnego. Dziękuję. Pan poseł jeszcze w ad vocem? Ja chciałem tylko państwa prosić, bo słyszę znowu głosy za Platformy. Nie mówię już o pani poprzedniku. Proszę państwa, my zebraliśmy się w celu tym, żeby nie krytykować policji, nie atakować pana generała, tylko w celu tym, że tak ważna służba musi pracować i mieć zaufanie społeczeństwa. Jeżeli na tej sali państwo znajdujecie 5, 10 czy 20 osób, wieloletnich pani poseł, pracowników policji, nie takich jak pani mówi, że się zniechęcają, którzy się dotąd sprawdzali, profesjonalnych, którzy zostali skrzywdzeni, to jest o tych 20 osób za dużo. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj naprawdę nie prowadzili tylko politycznie, tylko skupili się na tym, jak to zlikwidować, jak poprawić. I wskutek tego, że nie mamy dzisiaj przepisu o mobbingu w policji, jak się zastanowić o tym, bo nie zgadzam się z panią, że wszystkie zostały rozpatrzone, bo ja pani pokazałem przykład, gdzie jest odrzucone ad hoc raport policjantki dotyczącego mobbingu, czyli w ogóle nie został rozpatrzony. I myślę, że takich przypadków jest dużo, dużo więcej. Jak pomóc dowództwu policji, żeby ludzie, którzy są fachowi, którzy są oddani, wiele lat przepracowali dla policji, chcieli pracować dalej, żeby zapewnić nasze bezpieczeństwo. Bardzo państwa proszę, odejdźmy od tego, kto jest z Platformy, co było za Platformy, co było wcześniej. Nie wracajmy do historii, tylko zastanówmy się, jak konstruktywnie rozwiązać wszystkie problemy. Ja proszę bardzo pana przewodniczącego, ponieważ tu był również zarzut, że ja przedstawiłem tylko, powiedzmy, ilu funkcjonariuszy, bo nie ma czasu na to, żebyście państwo dopuścili do głosu ludzi, którzy faktycznie w tej policji pracowali przez wiele lat i mogą państwu powiedzieć, jakie fakty miały miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja proszę teraz o zabranie głosu. Moment. Tak, jeszcze pani poseł? Dobrze. I za chwilę chciałbym oddać głos panu generałowi, a następnie stronie społecznej, która na liście się zapisała do głosu, tak? Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, no, rzeczą oczywistą jest, że nie ma i nie będzie nigdy zgody na jakieś zachowania czy zjawiska mobbingowe, czy molestowanie w jakichkolwiek służbach, czy w ogóle w zakładach pracy w Polsce. My zawsze jako Formacja Prawo i Sprawiedliwość będziemy negować takie zjawiska i pilnować, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Z drugiej strony też w trakcie dzisiejszego spotkania mówimy wiele na temat tych nieprawidłowości, które wystąpiły w konkretnej komendzie.
natomiast rzutuje to na obraz całej służby policji w całym kraju. Wiemy doskonale, że policja w naszym kraju pracuje dobrze, ofiarnie, wielu policjantów wykonuje w sposób perfekcyjny swoje zadania, jak również kadra kierownicza pracuje w sposób, który no, nie budzi zastrzeżeń. Dlatego też nie chciałabym, żeby te takie skądinąd zapewne udokumentowane i słuszne uwagi do funkcjonowania pewnych komend policji, żeby rzutowały na ocenę całej formacji. Mam też takie pytania. Czy te kwestie, o których Państwo tu mówicie, o których Pani poseł mówiła, Pan poseł mówił, czy te kwestie były już przedmiotem takich formalnych wyjaśnień? Czy Komenda Wojewódzka zna te przypadki, czy też docierały do Komendy Głównej te przypadki? Ponieważ dzisiaj rozmawiamy na temat konkretnego powiatu, jednego czy dwóch powiatów. Natomiast mnie interesuje skala tego zjawiska w całym kraju, bo myślę, że też jako posłowie oczywiście powinniśmy zajmować się problemami występującymi w różnych służbach, ale z drugiej strony musimy na pewnym poziomie ogólności funkcjonować, a nie też w jakiś sposób taki arbitralny rozstrzygać spory na poziomie każdej komendy czy też każdego powiatu. W związku z tym bardzo proszę panie generale o informację. Czy była wiedza? Jeżeli tak, to jakie konsekwencje, jak zakończyły się te postępowania, czy zostały wyciągnięte konsekwencje? I też powtórzę te pytanie, które tutaj padało, jak wyglądają procedury, które mają takim zjawiskom zapobiegać. Dziękuję. Bardzo proszę panie generale na udzielenie odpowiedzi na zadane przez parlamentarzystów pytania i proszę za chwilkę stronę społeczną o przygotowanie się do zadawania pytań. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. W pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do pytań i stwierdzeń, również bardzo kategorycznych, wygłoszonych przez pana posła Śmiszka. Chociażby pierwsze stwierdzenie, iż policjanci nie znają procedur. Otóż, panie pośle, z procedurą zapoznawani są wszyscy policjanci i pracownicy jednostki organizacyjnej policji, a oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą włączane jest do akt osobowych. Dlatego trudno jest mi się zgodzić z takim zarzutem wypowiedzianym w sposób kategoryczny, a jak gdyby nie mający podstaw. Trudno mi się też wypowiedzieć, że w policji odhacza się szkolenia, bo jestem zdania, że szkolenia w polskiej policji stoją na bardzo wysokim poziomie. Wewnętrzne procedury to nie są schody, szanowni państwo, a to są właśnie procedury, dzięki którym mamy tak mało przypadków. Oczywiście, policja jako formacja, jako służba, chyba jak żadna inna, bardziej nie zdaje sobie sprawy o tym, że może istnieć czarna liczba, ciemna liczba. Zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast podejmujemy działania, by takich sytuacji było jak najmniej i żeby je maksymalnie zminimalizować. Padło stwierdzenie, że kontrola MSW i A wypadła świetnie. Owszem, wypadła pozytywnie. Natomiast wskazano nam trzy zalecenia, które, tak jak powiedziałem, w pełni wypełniliśmy. Także nie żyjemy w świecie idealnym, szanowni państwo, ale jeżeli są jakieś uwagi, to staramy się reagować. Chcę powiedzieć, że jako formacja rozpatrujemy również anonimy, co myślę, że nie w każdym zawodzie ma miejsce. Także te liczby, które podawałem, to nie tylko skargi, to nie tylko raporty, ale również informacje anonimowe, które jako policja również weryfikujemy. I czynią to piony kontrolne bądź bezpośredni przełożeni.
Jeżeli chodzi o podawany tutaj przykład Komendy Powiatowej Policji w Nysie i opinie policjantów czy innych policjantów, którzy docierają do pana posła czy do innych posłów, no to musimy mieć świadomość, że to zawsze są subiektywne oceny. Subiektywne oceny, które my jako policja staramy się weryfikować. I padło takie pytanie, czy policja, to pani poseł z takim pytaniem się zwróciła, czy policja wiedziała o tego typu zdarzeniach. Tak, bardzo często dzieje się tak, iż informacje medialne to są te informacje, o których już wiemy. Wynika to, szanowni państwo, często z tego, że chociażby prace komisji antymobbingowej kończą się decyzje, od której no nie ma już drogi odwoławczej. Dlatego jak gdyby policjantom zostają takie sposoby jeszcze na powiadomienie o swoim problemie i nie zgadzaniu się z decyzją danej komisji czy osób, które prowadzą postępowanie. Czynności wyjaśniające czy postępowania dyscyplinarne prowadzą rzecznicy dyscyplinarni w policji, którzy w tym celu są specjalnie szkoleni. Chcę w swojej pierwszej wypowiedzi wskazywałem, iż bardzo aktywnie działają psycholodzy. I szanowni państwo, badania atmosfery pracy odbywają się bardzo często w wielu formacjach i na wielu płaszczyznach. Ja oczywiście mam również te dane i mogę się nimi posłużyć. Takich badań atmosfery w pracy chociażby w roku, ostatnie 3 lata. 18 to było 61, 68 w 19, 42 takie badania w 2020. Także takie rzeczy w policji mają miejsce, takie procedury i być może dzięki temu, że takie... Że, Szanowni państwo, oczywiście się odniosę. Mówiłem o liczbach, nie o procentach. Natomiast działania prowadzą profesjonalne osoby z wydziałów psychologów. Także w oparciu o swoje umiejętności, o swoje wykształcenie badają również chociażby sposób oceniania etycznych zachowań policjantów czy przestrzegania standardów etycznych. To się odbywa na bardzo wielu płaszczyznach. Także są związki zawodowe, do których również policjanci mają dostęp. W policji zatrudnieni są pracownicy policji w liczbie ponad 20 tysięcy, także oni też, ci pracownicy policji też byli pośród danych, które podawałem. Szanowni państwo, jeśli chodzi o sytuację w Nysie, to była ona bardzo drobiazgowo badana. Tutaj kontrolę prowadził Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji, ale również na polecenie generała Szymczyka, komendanta głównego policji, taką kontrolę w bardzo wielu aspektach, bo to jest złożony problem, prowadziło Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. Trudno mi się wypowiadać w tej chwili w tak indywidualnej sprawie, tym bardziej, że prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. A jeżeli padają zarzuty, że ktoś kogoś zmusza do fałszowania,
No to, szanowni państwo, to trzeba złożyć zawiadomienie o przestępstwie w takiej sytuacji. Oprócz tych procedur, które się toczą wewnątrz policji. I jeżeli to zawiadomienie o przestępstwie jest i toczy się postępowanie, bo ja o tym wiem, to tym bardziej nie sposób, abym się na tym etapie wypowiadał w sposób tak indywidualny, co do istoty sprawy. Ja przyjmuję z wielkim zadowoleniem troskę o nabór do policji i o odejścia, bo to jest sytuacja priorytetowa dla polskiej policji, ale chcę państwu powiedzieć optymistycznie, że w tym roku dzięki temu, iż zaczęli być doceniani funkcjonariusze z wieloletnim stażem. Tego nigdy wcześniej w historii policji nie było. A szanowni państwo, ja w policji pracuję 31 lat. Nigdy wcześniej tego nie było i ilość odejść znacznie spadła. Również wczoraj podpisywałem pismo dotyczące naboru i w tej chwili, w tym roku nabór jest znacznie wyższy niż w roku ubiegłym, a więc należy patrzeć na tę sytuację optymistycznie. Padło pytanie, czy obowiązuje droga służbowa. Ja się wypowiadałem na ten temat, ale jeszcze raz przypomnę, że oczywiście policja jest formacją zhierarchizowaną i ta droga służbowa obowiązywać musi. Natomiast są sytuacje szczególne, a taką sytuacją jest właśnie problem mobbingu, gdzie policjanci nie muszą przestrzegać tej drogi służbowej i znają te przepisy, bo tak jak powiedziałem na wstępie, każdy z nich, każdy z policjantów, każdy z pracowników policji z tymi przepisami się zapoznaje. Pani poseł Magdalena Sroka doskonale przedstawiła istotę służby, że jak gdyby wprowadzając nieco w ten świat, zadała pytanie w temacie tych liczb, które podawałem, i mobbingu, i molestowania, rozróżnienia tego. Powiem, iż były odnotowywane liczby, natomiast był brak prowadzonej sprawozdawczości szczegółowej w tym zakresie z uwagi na niewielką ilość tego typu zdarzeń. I ta sprawozdawczość jest prowadzona od szczegółowa według określonego wzoru od 1 stycznia tego roku. I chcę powiedzieć, jeśli chodzi o skargowość i składane skargi, to w 2020 roku na spośród 65 skarg, które odnotowano, 5 skarg dotyczyło mobbingu, w tym jedna to był zarzut dotyczący molestowania seksualnego. Pani poseł, pracując w policji, no wypowiedziała się, że nie spotkała się, a przepracowała kilkanaście lat z tego typu przypadkami. To naprawdę nie jest sytuacja wyjątkowa i to nie jest sytuacja wyjątkowa, że tak niewiele jest tego typu zdarzeń. To jest właśnie wynik tego, że policja od lat zdaje sobie sprawę, jak to jest ważny problem i jak istotny w takiej formacji, która musi być niezwykle zwarta i mobilna. I ostatnie pytanie, czy znamy przypadki wcześniej niż one się ukazują? W zdecydowanej większości przypadków tak. Informacje medialne są informacjami wtórnymi, często przedstawianymi w sposób przekazywany przez jedną stronę. Natomiast no my prowadzimy swoje postępowanie według tych procedur, o których wspomniałem na wstępie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie generale. Proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Kozłowską.
Dzień dobry. Moją obecność tutaj, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Generale, moją obecność tutaj uzasadnia fakt założenia fundacji, organizacji, która ma przeciwdziałać mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i nierównemu traktowaniu kobiet w służbach mundurowych. Owszem, mobbing nie ma płci, dlatego mimo, że fundacja i działania statutowe fundacji są dedykowane kobietom, nie odmawiamy również pomocy mężczyznom. Założenie fundacji wyniknęło bezpośrednio z naszych doświadczeń. Ja mam za sobą 18 lat służby w elitarnej jednostce Grom, jestem weteranką wojny w Iraku, ale mam też służbę w policji w komendzie w Gdyni. Wielokrotnie ja, moja wspólniczka, jak również osoby tworzące naszą organizację, spotkałyśmy się z niewłaściwymi i niepożądanymi zachowaniami. Chciałabym nie przedłużać, ponieważ nie chciałabym też epatować swoją osobą jakimiś tam konkretnymi przykładami, bo mamy tutaj zaproszonych wielu gości, którzy obrazowo mogą przedstawić, na czym te niewłaściwe zachowania polegają. Natomiast muszę się tutaj odnieść do tego przypadku, bo co legitymizuje nasz fakt naszego powstania i działania. W lipcu istniejemy zaledwie od roku. W lipcu zeszłego roku, gdy Onet wystąpił z reportażem naszej fundacji, w ciągu 2 dni zaledwie miałyśmy kilkadziesiąt zgłoszeń. Zgłoszenia następowały każdego dnia następnego i mamy je i następują cały czas. Dlatego nie mogę jakby zrozumieć, że mowa jest tutaj o 29 rocznie. Zdaję sobie sprawę, że my reprezentujemy wszystkie służby mundurowe, a dzisiejsze posiedzenie dotyczy głównie służby w policji. Natomiast żeby naprawdę sprawdzić to, jak to jest, ponieważ my wiemy, dlaczego tych zgłoszeń jest tak mało, albo wiemy też, że wiele z nich zostało odrzuconych. Wiemy, że statystyki są mało wiarygodne. Dlatego chcemy i prosiłyśmy o to wielokrotnie, żeby zrobić badania statystyczne, żebyśmy dali się wypowiedzieć ludziom anonimowo w badaniach, a nie na zasadzie zgłoszonego raportu. Wierzcie mi Państwo, że te statystyki będą inne. Tak jak powiedziałam, nie chciałabym tutaj przytaczać przykładów, bo niektóre są bardzo drastyczne i rzecz dotyczy nie tylko niestety policji, ale i żołnierek, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, służby SW, SKW, służby więziennej. Ale właśnie takie indywidualne przypadki najbardziej jakby uzmysławiają i obrazują dramat i kryzys osoby, która poddawana jest, czy dotyka ją problem mobbingu, czy molestowania. Wierzcie mi Państwo, że to są sytuacje, w których ludzie są odzierani z godności i są w głębokim kryzysie. Jeśli chodzi o naszą wiedzę, stan naszej wiedzy, to żadna z instytucji, dlatego my jako fundacja rzucamy wyzwanie wszystkim instytucjom bezpieczeństwa w Polsce w kwestii rozwiązań systemowych i pomocy, ponieważ my jako mała organizacja społeczna nie jesteśmy w stanie pomóc tym masom kobiet, które się do nas zgłaszają. Opiekujemy się nimi prawnie, ale wiadomo, że na to są potrzebne fundusze. Udzielamy im wsparcia psychologicznego, udzielamy im wsparcia koleżeńskiego, które jest, uważam, że chyba największe, bo okazuje się, że te dziewczyny pozostawione same sobie, poddane całemu wachlarzowi odwetowych zachowań, gdy już zdecydują się na tą odwagę zgłoszenia danego niewłaściwego zachowania, to przez oddelegowanie, przez postępowanie dyscyplinarne, nękane dalej komisjami lekarskimi, obniżaniem opinii służbowej, obniżaniem oceny, są na tyle w kryzysie i w takim dołku psychicznym, psychofizycznym, że potrzebują naszego wsparcia. Ale my jako organizacja, nam się kończą moce przerobowe i my jesteśmy niewydolne. Wiemy, że ta skala jest większa niż o tym tutaj mówimy. Te 175 zgłoszeń o mobbing od 6 lat dla mnie no niestety nie jest wiarygodna, bo ona się w ogóle nie konfrontuje z naszymi statystykami. Ale dla
szanownego tutaj audytorium zdaje sobie sprawę, że nasze statystyki, zresztą polityka prywatności nie pozwala nam na ujawnienie ich, ale te statystyki dla was mogą być niewiarygodne, dlatego zróbmy coś w tej kwestii, aby przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe, żebyśmy naprawdę dowiedzieli się, jaka jest ta skala. Dlatego, że tak jak dzisiaj słyszę o tym, że cieszmy się, bo mamy jedną panią generał w policji, jeśli chodzi o kwestię niedoreprezentowania, to słuchajcie państwo, mamy też dwie panie generał w wojsku. Awansowany generał Witek w wieku 90 kilku lat i generał Zawadzka ZO. Obecnie teraz, tak? No to cudownie po prostu, wspaniale, bo aż tyle kobiet, że tak powiem, i mam jeszcze jedną dowódcę okrętu. Od 100 lat, za czasów Piłsudskiego, kobiety walczyły w Legionach. Nie, ale bo pan to powiedział to w takiej radości, a dla mnie to jest jakby powód do jednak smutku i upokarzające wszystkie kobiety. Bo my idziemy do służby i teraz właśnie tutaj chciałam się odnieść do tych przedmiotowych kwestii, bo jakby taką kwestią najważniejszą jest tutaj mobbing. Często słyszę, że on jest sprzeczny z definicją służby. Dla mnie mobbing jest sprzeczny z poszanowaniem godności ludzkiej. I przypomnę, że według Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest to przyrodzona i niezbywalna cecha człowieka. A poszanowanie i ochrona godności jest obowiązkiem władz publicznych. Dlatego mówię, rzucamy wyzwanie instytucjom bezpieczeństwa w Polsce, aby rozwiązać kwestie systemowe i pomoc, żeby była systemowa. Bo my wiemy, że nasze podopieczne tej pomocy nie uzyskują. I zaraz będą o tym mówić same. Analizując z kolei różnice takie między stosunkiem pracy a służby, ja nie widzę żadnej sprzeczności w tym, aby tutaj odpowiadam na jedno z pytań, czy każdy policjant ma takie same prawa jak inny obywatel w dochodzeniu swojej sprawiedliwości albo w równym traktowaniu. Nie, proszę państwa, ponieważ policjantów, funkcjonariuszy, żołnierzy nie obowiązuje kodeks pracy. A skoro nie obowiązuje kodeks pracy, czyli mobbing go nie dotyczy, mimo że de facto go dotyka. Jako fundacja będziemy wychodzić z inicjatywą ustawodawczą, tylko że my nie tylko będziemy się skupiać na policji, chociaż wiem, że dzisiejsze obrady dotyczą głównie tej służby, ale chciałbyśmy, aby powstał osobny akt prawny, aby powstała samodzielna ustawa antymobbingowa, jak ona się będzie nazywała, to jest jeszcze kwestia prac, ale dla wszystkich służb mundurowych. Potrzebujemy kompleksowego unormowania prawnego. I to przez takie zespoły eksperckie, również przy konsultacji pozarządowych organizacji i wdrożone według tożsamego schematu, żeby procedury były ujednolicone. Bo nawet jeśli te procedury są, to chciałam powiedzieć, że o tym, jak one są, jak wygląda w rzeczywistości zapoznawanie się z tymi procedurami, to też powiedzą nasze podopieczne. Bo już wtedy nie jest tak różowo, jak kwity to przedstawiają. Ja służyłam w policji, wiem, na czym polegają wyniki. Wyniki nie są tożsame z realną sytuacją. I jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że przyjmując się właśnie do służby, godzimy się na pewne warunki tej służby. Nie kwestionujemy dyscypliny, nie kwestionujemy struktury hierarchicznej, nie kwestionujemy obowiązku wykonywania poleceń i rozkazów, sposobu odbywania i wymiaru czasu służby, czy wyznaczania przenoszenia na inne stanowisko i w inne miejsca. Ale kwestionujemy i nie godzimy się, żeby po włożeniu mundury pozbawiano nas ochrony prawnej gwarantowanej przez konstytucję, czyli tego prawa do poszanowania godności, żeby po przekroczeniu progu komendy czy jednostki można nas było z powodu braku zapisów w ustawach pragmatycznych służb nękać, ośmieszać, uporczywie zastraszać czy poniżać. Na to się nie godzimy. I ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Śmietanę. Witam serdecznie wszystkich państwa. Bardzo przepraszam, mam lekką niedyspozycję głosu. Nazywam się Katarzyna Śmietana, jestem funkcjonariuszką policji. Jak słucham tutaj państwa, a szczególnie pana generała, to odnoszę tylko trochę takie wrażenie, że ja poruszam się w jakiejś innej rzeczywistości. Mnie dotknął problem mobbingu. Ja byłam poniżana, ośmieszana, izolowana. Kazano mi pracować w osobnym pomieszczeniu służbowym, ponieważ podobno pracując z mężczyznami miałam uprawiać z nimi seks. Otrzymałam zakaz wstępu na jedno z pięter kondygnacji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Mówiono mi wprost, że zostanę ze służby wyjebana. Przepraszam bardzo za stwierdzenie, ale cytuję tutaj mojego przełożonego. I to wszystko dlatego, że odmówiłam stosunku seksualnego mojemu
przełożonemu wcześniej koledze, jeśli mogę użyć takiego stwierdzenia. Panowie, tutaj pan podnosi, pan generał, że zostałam poinformowana o tym, że w naszych służbach jest decyzja antymobbingowa. Owszem, dowiedziałam się w 2020 roku, że podpisałam taki dokument w roku 2014. Zakładam, że był to jeden z wielu tego dnia dokumentów, które miałam podpisać. W momencie, w którym poszłam do komendanta, poinformowałam go o tym, co mnie spotkało. Nie dowiedziałam się, nie przypomniał mi o tym, że jest coś takiego jak decyzja antymobbingowa w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku. Nie powiedział mi o tym, że powinnam napisać stosowny raport. Zapomniał również o tym, że był zobligowany tą właśnie decyzją do tego, żeby sam spisał notatkę, która może taki raport zastąpić. Kiedy korzystałam z pomocy pani psycholog, ponieważ nie radziłam sobie, najzwyczajniej w świecie nie radziłam sobie z tym problemem, ona również dziwnym trafem zapomniała mi wspomnieć o tym, że w naszych strukturach jest coś takiego jak decyzja antymobbingowa. Powiem więcej. Wcześniej, jeszcze zanim udałam się do pana komendanta, udałam się do specjalisty do spraw równego traktowania przy Komendzie Wojewódzkiej. Nie zaskoczę panów chyba, jeśli powiem, że nie powiedział mi, że mamy coś takiego jak w naszej strukturze, jak decyzja antymobbingowa, że jest raport. Nie. Powiedział mi, że on w młodości był mobbingowany. On mnie nawet rozumie, ale zacisnął zęby i dzisiaj jest inspektorem w Komendzie Wojewódzkiej. Dał mi też bardzo dobrą radę, że należy pamiętać, że trzeba zrobić czasem krok do tyłu, żeby móc zrobić dwa do przodu. I powinnam zaufać swojemu przełożonemu. Więc nikt nie przypomniał mi o tym, że taka decyzja istnieje. Dopiero tutaj od dziewczyn z fundacji, kiedy do nich trafiłam, dowiedziałam się, że jest decyzja antymobbingowa. Tak, ja ją podpisałam. Podpisałam ją w 2014 roku. Zgłosiłam problem końcówką 2019 roku. Uwierzcie mi, przez te wszystkie lata po prostu zapomniałam o tym dokumencie. Tutaj panowie również i pan generał i pani Sroka mówili o tym, że ten system powinien zadziałać adekwatnie i natychmiastowo. Nie działa. Po prostu nie działa w żaden sposób. My nie mamy żadnej ochrony, nie jesteśmy o niczym informowane, co możemy jeszcze zrobić, do kogo możemy się udać i nie mamy żadnego wsparcia. Dopiero później w związkach zawodowych dowiedziałam się też jeszcze, jakie mam możliwości i jakie kroki prawne mogą być przeze mnie wykonane. Powiem więcej, w momencie, w którym to zgłosiłam, po jakimś czasie zostałam delegowana z mojego wydziału, w którym pracowałam z moim oberem, do innego wydziału. Po jakimś czasie zostało w stosunku do mnie wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Niedługo potem dostałam decyzję pana komendanta miejskiego o wydaleniu mnie ze służby. Po odwołaniu się od tej decyzji okazało się, że moje zarzuty polegają na oczywistej omyłce pisarskiej. Miałam być wyrzucona ze służby z powodu oczywistej omyłki pisarskiej. Było tutaj, padło również takie stwierdzenie i zostało, przepraszam. Troszkę się zgubiłam, przepraszam. O systemowej pomocy. No ja nie mogę powiedzieć niczego o systemowej pomocy, ponieważ ja nie dostałam żadnej pomocy od systemu, tak więc w związku z tym no, ciężko jest mi powiedzieć, żebym coś dostała od policji. Ja nie chcę tutaj absolutnie mówić, żeby mnie państwo źle jakoś nie zrozumieli, że policja jest zła. Ja uważam, że to jest fantastyczny zawód i w nim naprawdę można się spełniać, można się realizować i gdybym miała drugi raz wybierać, to ja również wybrałabym zawód policjanta, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny zawód. Tylko ludzie, których po drodze spotykamy, nie zawsze powinni w tej służbie być. A niestety później okazuje się, że tak naprawdę liczy się tylko to, kogo znasz i jakie masz układy, a nie to, co sobą reprezentujesz. Bo panowie tutaj też mówili o tym, że jest zbierany materiał dowodowy w tych postępowaniach mobbingowych. No z całym szacunkiem, panie generale, powiedział pan, że ma pan 31 lat służby. Jak moi koledzy z mojego wydziału mają zeznawać przeciwko swojemu przełożonemu, w momencie, w którym oni mają pełną świadomość tego, że on będzie miał dostęp do tych materiałów, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że dostęp do tego będzie miał, to od tego przełożonego
będzie zależała ich ścieżka kariery zawodowej. Tak więc do mnie osobiście chłopcy przychodzili mnie przepraszać. Przepraszali mnie, powiedzieli: Kasia, zrozum, ja nie mogę, ja mam kredyt, ja mam rodzinę, co ja mam zrobić? Tak więc w 90% to wyglądało tak, że nie widzieli, nie słyszeli, bo akurat w tym momencie patrzyli w drugą stronę. Więc niestety, ale my w tym systemie zostajemy po prostu same i potrzebna nam jest jakaś inna pomoc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Andrzeja Bzymka. Dzień dobry. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Andrzej Bzymek, podpułkownik rezerwy, reprezentuje wojsko akurat. Jestem oczywiście ofiarą, tak? 33 lata w służbie wojskowej. Przeszedłem służbę na wielu stanowiskach. Również byłem dowódcą jednostki. Po skończeniu służby od 2018 roku odszedłem na własną prośbę. Obecnie współpracuję z fundacją i też tutaj na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem tu po to, żeby nie występować przeciwko wojsku czy żołnierzom, bo dla mnie bycie żołnierzem, oficerem to był wielki zaszczyt, ale jestem po to i tutaj niesamowicie się cieszę, że znalazły się takie panie dzielne, które taką fundację stworzyły, żeby pomagać i wspierać, żeby to, co mnie spotkało przez 2 lata, nie spotkało żadnego żołnierza. I wydaje mi się, że rozumiem tutaj pana generała, który no, musi bronić pewnego wizerunku, pewnych statystyk, pewnych norm, które są. Nie chcę tego oceniać, bo to jest jak gdyby wewnętrzna sprawa policji. Natomiast myślę, że nie powinniśmy się przerzucać tutaj statystykami. Mówienie, że policja jest liderem, czy tutaj jak gdyby w tych procedurach antymobbingowych. Natomiast może tak jest. Ogólnie, tak jak tutaj wybrzmiało wielokrotnie, myślę, że warto by było rozpocząć właśnie dyskusję na temat mobbingu, molestowania we wszystkich służbach. Bo ten problem naprawdę dotyka wielu ludzi. Wojsko jest hermetyczną służbą, może bardziej hermetyczną niż policja. I proszę mi wierzyć, że to, że pozwoliłem sobie tutaj przed tą komisją zapoznać się z odpowiedziami ministerstwa odnośnie interpelacji poselskich w zakresie mobbingu w wojsku, to tak naprawdę jak to się czyta, no to można powiedzieć, że jest idealnie. Tutaj pan komendant z policji mówi, że mają procedury i mają 21 przypadków potwierdzonych, oczywiście tam 170 w ciągu 14 lat, od 2014 roku. Natomiast z tych opracowań ministerstwa wynika, że w wojsku od 2014 są tylko 3 przypadki. Także, ale szanowni państwo, muszę powiedzieć, że wojsko nie ma żadnych procedur. Tak naprawdę nie ma żadnych procedur. Proszę sobie wyobrazić, że będąc na stanowisku, byłem zastępcą dowódcy jednostki, dużej jednostki, gdzie mój bezpośredni mober to był właśnie dowódca, który się zmienił w międzyczasie. Mój poprzedni odszedł, przed nowy. Mój przypadek trwał prawie 2 lata. Przeszedłem wszystkie chyba cykle mobbingu, jakie tylko mogłem przejść. Działo się to na oczach wielu ludzi. Nie tylko w mojej jednostce, ale w jednostce nadrzędnej. Starałem się z tym problemem walczyć sam. Szukać pomocy wśród przełożonych. Oczywiście te wszystkie zapisy, tak jak są w policji czy w innych służbach, odnośnie drogi służbowej, wszystko obowiązuje, hierarchia i tak dalej, ja to wszystko rozumiem. Tylko niestety, tak jak tutaj Kasia powiedziała, wszystko zależy od ludzi. Bo tak naprawdę co z tego, że jest w takich przypadkach jest zapis, że można pominąć drogę służbową. Tylko że ten wyższy przełożony nie zawsze ma chęć i czas znaleźć, żeby się z tobą spotkać. A po drugie, jak się już w końcu z tobą spotka, to w moim przypadku tak było, że po powiedzmy 2-3 miesiącach udało mi się w końcu dotrzeć do takiego pana. Powołał komisję taką, która stwierdziła, że to, co ja opowiadałem mu wcześniej, to jest nieprawda, tak? Czyli odpowiednie osoby, które jak gdyby zanegowały to, co się działo ze mną, tak? I wydaje mi się, że nie chcę tutaj zabierać państwu czasu i jak gdyby wchodzić w pewne szczegóły, bo naprawdę to jest tak, jak tutaj też wybrzmiało, że o tych rzeczach powinniśmy mówić szczerze. Ja mówię szczerze. Nie życzyłbym nikomu tak naprawdę to, co mi się przytrafiło, bo zawsze wydawało mi się, że jestem twardym gościem. Przez 20 parę lat ciężkiej służby na różnych stanowiskach
Nigdy nie przypuszczałem, że na koniec służby mogę spotkać kogoś, kto mnie po prostu złamie i całkowicie się rozsypie wewnętrznie. I tak naprawdę, gdyby nie pomoc rodziny, gdyby nie pomoc nie kolegów z wojska, bo oni w pewnym momencie sami się zaczęli wycofywać, bo nikt nie stanie przeciwko przełożonemu. Ani żaden oficer. I tutaj opowiadanie, że tak jak czytałem, że w wojsku są mężowie zaufania, że są po prostu osoby, do których się można zgłosić, które wysłuchają, że są psychologowie. Oczywiście to wszystko jest fikcją, jedną wielką fikcją tak naprawdę. Te osoby nie są w stanie nic w takiej sytuacji pomóc. I jedna rzecz, która w jakiś sposób pokazywała jak gdyby moje próby, tak? Każdy ze spotykanych ludzi po drodze do mnie mówi tak, no przecież jeżeli pan jako pułkownik nie jest w stanie sobie poradzić z tym problemem, no to co my na dole możemy w ogóle się odzywać, tak? My też mamy pracę, mamy kredyty i chcemy jeszcze powiedzmy zająć jakieś wyższe stanowiska. I tak niestety to funkcjonuje. I dopóki nie podejmiemy pewnych zmian ustawowych w tej kwestii, oczywiście każda służba musi sobie dopracować procedury u siebie według już własnych powiedzmy obowiązków i odpowiedzialności, ale pewien początek zapisu powinien powstać, tak? I wydaje mi się, że to, co powiedziała prezes Katarzyna Kozłowska, że warto na tym popracować, warto się na tym zastanowić, bo proszę mi wierzyć, dopóki ludzie są w służbach, w większości o tym nie będą mówić. Ludzie mogą powiedzieć dopiero w momencie, gdy odejdą. Ale też ci, co odchodzą, tych, których to spotkało, tak naprawdę chcą o tym, że jak najszybciej zapomnieć, tak? Natomiast myślę, że jestem przykładem żołnierza, oficera, który wyszedł z tej traumy i chce dalej służyć, pracować, żeby do takiej sytuacji nigdy więcej nie doszło. Chcę służyć swoim przykładem, to co mnie spotkało i myślę, że tutaj wspólnie z fundacją, myślę, że tutaj jeżeli gdyby się chciały włączyć przedstawiciele służb, przecież są świetni fachowcy w policji, w wojsku, w innych służbach, psychologowie, ludzie, którzy po prostu odpowiadają na tę problematykę, wspólnie się zastanowić. To nie chodzi tutaj, żeby szukać winnych w tej chwili, bo naprawdę jestem daleki od tego. Tylko tak naprawdę chodzi o to, żeby usystematyzować pewne zasady, żeby każdy jeden przypadek, o którym tutaj mówimy, tak, żeby nigdy więcej nie nastąpił. Bo my wielokrotnie służymy państwu, służymy ludziom. I też nie może być tak, że w pewnym momencie to państwo z danym żołnierzem, funkcjonariuszem mówi, jesteś nam już niepotrzebny. Zrobiłeś swoje, możesz odejść. Nie można tak traktować ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Jerzewską. Dzień dobry państwu. Nazywam się Małgorzata Jerzewska, jestem w służbie, mam 25 lat służby, więc jakiś tam zasób doświadczenia też ze sobą mam. Nie przyszłam tutaj do państwa, żeby się żalić nad swoim losem, ale to, żebyśmy, proszę państwa, wypracowali jakieś systemowe rozwiązanie, bo ja w każdej chwili mogę powiedzieć dziękuję, do widzenia i radźcie sobie sami, koledzy i koleżanki z jednostek. Ale proszę państwa, to co doznałam, proszę państwa, mam to szczęście, że akurat nie zostałam sama, tylko zostałam z kolegami, koleżankami, którzy stanęli za mną, gdzie poniżano mnie, ośmieszano, wyzywano od krów, które ma nie wozić dupy w radiowozie, od tym, że na niczym się nie znam. Chciałam państwu powiedzieć, że ukończyłam kilka kierunków studiów, mam uprawnienia biegłego, działam naprawdę w różnych instytucjach jako wolontariat. Nigdy z takim zachowaniem się nie spotkałam. Moi koledzy, którzy przekazywali mi informacje, że komendant no, chce się ciebie pozbyć, ma za cel ciebie wyjebać ze służby. Tyle razy słyszałam, w którymś momencie mój przełożony bezpośredni naczelnik powiedział: Małgośka, ja już tego nie wytrzymam, bo ja codziennie słyszę, jaki to ja jestem zły, może nas łączą jakieś stosunki seksualne, może, nie wiem, trzymam cię
w jakichś innych, może ty masz jakieś dokumenty na mnie obciążające, że ja nic na ciebie nie chcę znaleźć, ale co ja mam na ciebie znaleźć? Słuchaj, ja już też nie wytrzymuję. Ja mam kredyty, dopiero się ożeniłem, mam małe dziecko, albo ty, albo ja. I to był taki decydujący krok, żebym złożyła zawiadomienie o popełnionym przestępstwie. Proszę państwa, prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące naruszenia praw pracowniczych, ale niestety my jako służby mundurowe nie podlegamy pod taki artykuł. Niestety ono zostało umorzone. Proceder trwa nadal. Te wszystkie osoby, które przekazywały mi takie informacje, co komendant mówi, jak robi, jak się odzywa, że jesteśmy pojebani, że trzeba nas rozpierdolić, kurwa, co to jest za jednostka, on nadal tam funkcjonuje. Wszystkie te osoby, które zeznawały w prokuraturze, potraciły swoje stanowiska, zostały zdegradowane. Są to oficerowie policji, którzy teraz będą pełnić służbę, jak policjant, który ma 3 miesiące czy miesiąc w policji, który może się pochwalić doświadczeniem, który może się podzielić takim doświadczeniem zawodowym, jak również i życiowym, ma zaczynać od początku. No to ma spowodować to, że ja ci pokażę, gdzie twoje jest miejsce. Żadne procedury, proszę państwa, w policji nie działają. Sama pracowałam na różnych stanowiskach. Szkoliłam policjantów. To szkolenia polegają, panie generale, na tym, że bierze pan akt prawny, pan sobie go w domu poczyta, a na drugi dzień pan szkoli 100 osób. Tak wygląda szkolenie, przygotowanie. Procedury antymobbingowe. Jakie procedury? Moją procedurę antymobbingową rozpatrywano 6 miesięcy, gdzie według tej procedury antymobbingowej miałam w ciągu 30 dni dostać informację, czy doszło do mobbingu, czy też nie. Po 6 miesiącach otrzymałam informację, że komendant nie dokonuje działań mobbingowych wobec mnie. Nawet poszli dalej. Pomylono w ogóle komendantów powiatowych. Udzielono mi, że nie ten komendant mnie mobbinguje. To prawda. Wcale nie mobbinguje komendant Skrapkowic, tylko z Nesy i moich kolegów, którzy dzisiaj, nie tylko kobiety, ale którzy dzisiaj przyjechali ze mną w 6 osób pokazać, że mamy tego dość. Proszę o wypracowanie jakichś systemowych zmian, o to, żeby ktoś nam w końcu pomógł, przejrzał na oczy, nie opowiadanie banaluk, że jest tak cudownie, pięknie, bo ja mogę dzisiaj powiedzieć dziękuję, radźcie sobie sami, ale zostawiam w jednostce swoje koleżanki i kolegów, którzy mi zaufali, którzy mnie proszą o pomoc. I to jest naprawdę bicie głową w mur. Ja tu nie przyszłam się użalać, jak to jest strasznie, tylko proszę o to, żebyśmy wypracowali coś, co by zadziałało. Bo dzisiaj mamy takiego komendanta, za 3 lata pojawi się następny, ale niech będą jakieś uregulowania, do których możemy się nie odnieść. Ja nie powiem, nie chodzi mi o to, że ja uważam, że policja jest zła, ale te osoby, które się nie nadają na stanowiskach kierowniczych, które nie spełniają tam określonych takich wymogów, no niestety nie mogą zarządzać innymi ludźmi. Powiem państwu tak, zaniedbałam całkowicie swoją rodzinę. Dzieci uczyły się jak chcą. Nerwy, roztrój zdrowia, jestem delegowana. Zlikwidowano mi stanowisko po 25 latach. Za miesiąc czasu wracam z powrotem do swojego mobera. Nie wyobrażam sobie, jakie mają być relacje, jak on ma mnie oceniać, jak ma na mnie patrzeć, jak ja mam się do niego odzywać. Nie wyobrażam sobie i nie chcę, żeby to spotykało również moje koleżanki i kolegów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana Jacka Bryłę. Panie przewodniczący, szanowne posłanki, goście. Aktualnie jestem wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego, jak również jestem koordynatorem do problematyki antymobbingowej i dyskryminacyjnej w policji. Dlaczego taka funkcja została u nas w związku akurat w Katowicach powołana? Dlatego, że mamy taką kasię, która potrzebuje, po programie, który superwizjera, pojawiły się kolejne koleżanki i koledzy, którzy potrzebują pomocy. A żeby być adekwatnym, 31 lat w mundurze. 2010-2012 rok, mober w stosunku do mnie i jednostki, w której służyłem, prowadził wszelkie rzeczy, o których tu mówimy.
Miałem akurat to szczęście, że w województwie zmienił się komendant wojewódzki, a komendant akurat powiatowy ówczesny popełnił jeden kardynalny błąd. Ale zanim on go popełnił, drodzy państwo, były kontrole z Wydziału Kontroli KWP, które zrobiły panu komendantowi ty. A pan komendant urósł w bary i później zaczął na różnych spotkaniach pokazywać nam, jak to wygląda. I były też sytuacje, że zwracał się do kierowników: pilnuj, żeby do niego nikt nie poszedł, żeby on nic nie wiedział. On nie może nic wiedzieć, bo inaczej ty będziesz bez premii chodził. Jednakże załoga, wiedząc, że mają swojego lidera w jednostce, który stanął, pociągnął tą lokomotywę. Ale Mober nie był, widząc, że nie może pokonać jednostki, bo ma mnie, napisał raport do komendanta wojewódzkiego, gdzie zwykle to policjant pisze raport o przeniesienie do innej jednostki, powiedzmy sobie, w danym garnizonie. W moim imieniu napisał Mober. No cóż było moje zdziwienie, jak stanąłem do raportów na wyjściowo u pana komendanta wojewódzkiego w trzecim dniu jego urzędowania. Nagle dowiaduje się, że to nie sytuacja w jednostce, która tam się wytworzyła, tylko moja osoba jest konfliktowa i że pan komendant nie radzi sobie, dlatego musi mnie usunąć. Jednakże zdrowy rozsądek przełożonego wtedy ówczesny, mimo że procedury jeszcze mobbingowe, antymobbingowe nie działały, podjął decyzję z ówczesnym zarządem, wiceprzewodniczącym, że skierował psychologów na jednostkę, gdzie mieli przeprowadzić badanie anonimowe, jak wygląda na różnych szczeblach, jak ta sytuacja wygląda. Drodzy państwo, w pierwszym dniu, jak dziś pamiętam, przyjechało 5 psychologów, 5, bo był jeden pan. Usłyszałem, że pół godziny i my stąd wyjeżdżamy. Noż o godzinie 12 poprosiłem koleżanki, żeby zanieśli herbatę tym państwu, ponieważ do 14:30 mieli co robić. Nawet nie mieli czasu wyjść do toalety. W drugi dzień przyjechało następnych 5 psychologów. No cóż, oczywiście to sama sytuacja. W trzecim dniu przyjeżdża ich 7 do jednostki, która liczy 150 osób. Nieważne, czy to byli policjanci, pracownicy cywilni. Wszyscy chcieli się spotkać. W momencie, kiedy skończono badanie i odjeżdżali do jednostki macierzystej, czyli do Katowic, dzwonili ludzie z urlopów, z L4, gdzie oni mogą być spytani. Wówczas szok był taki, drodzy państwo, że komendant jednakże ukrócił sprawę, zdjął tego pana, zamienił. Dlaczego w policji nie działają systemy? Dlatego, że nikt nie chce się, drodzy państwo, przyznać do błędu w obsadzie kadrowej. Nikt nie chce ujawnić pewnych rzeczy. Tu wiele słusznych racji pada. Pan generał mówi o liczbach. To jest liczba tych ujawnionych, która trafiła. A dlaczego policjanci nie powiadamiają swoich przełożonych? Drodzy państwo, to co tu też powiedzieli poprzednicy. Ich kariera, ich życie zawodowe to jest śmierć w momencie, kiedy staną i przeciwko przełożonemu. Oni nie mają awansu. Nie wiem, czy ktoś z państwa chciałby słyszeć od naczelnika: słuchaj, jesteś na liście, to ludzie nie dostaną pieniędzy. Ja to przerabiałem na własnej skórze przez ponad rok czasu, ale kazałem się wykreślać z listy, bo dla mnie ludzie byli ważniejsi. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie potrzebują. Tu w chwili obecnej popieram rzecz taką zasadniczą. Nie może być, że w kodeksie pracy pracownik cywilny ma prawo do mobbingu, a policjant jest 5 kołem i komendant, ten sam pracodawca, nie może zastosować kodeksu pracy wobec policjanta. Dlatego uważam, że powinny być rozwiązania, ustawa policji powinna też mieć zapisy, które będą świadczyły, że ten policjant znajdzie ochronę. Może z czasem to jest, będzie mozolna praca. Tej czarna liczba, o której tu też mówił pan poseł Śnioszek, na tej zasadzie ujawni się, bo to są ludzie, którzy się boją, drodzy państwo. A jakość szkolenia tych ludzi, nieznajomość procedur, proszę państwa, jest to na niskim poziomie. Pan komendant może nie miał sytuacji styczności, kiedy przychodzi policjantka mająca 5 lat służby, normalnie, która powinna już znać wiele procedur, rzeczy, i ona się gubi, ona nie wie, co ona w swoim życiu może, co jej przysługuje, jakie uprawnienia, jakie rzeczy są na tej zasadzie do niej spotykają. Fakt, nie ma też systemu, że policjant... W jedną stronę działa system. Jeżeli on coś zrobi, na tej zasadzie on poniesie konsekwencje. Ale w stronę, jeżeli przełożony popełnia jakiś błąd, ja nie spotkałem się, żeby któryś przełożony poniósł konsekwencje, gdzie byłby publicznie wskazany jako ten, który nie powinno być, jego przykład jako negatywny dla pozostałych. Ponieważ, proszę państwa, w tych grupach schierarchizowanych, to co też powiedziała pani prezes fundacji, że my przyjmując się do służby, wiemy, że mamy misję. My jesteśmy dla obywateli. Ja zawsze przestrzegam innej zasady i to tłumaczę swoim kolegom i koleżankom. Jeżeli stajesz na ulicy i obsługujesz obywatela, to obsługuj tak, jak tyś chciał być obsłużony i byś stał z drugiej strony.
I to ma to skutek, że ten obywatel nabiera szacunku do tego policjanta. Ale niejednokrotnie, drodzy Państwo, w naszej informacji główną przyczyną pewnych takich rzeczy, zachowań i takich, powiedzmy, antymobbingowych, dyskryminacyjnych, jest to pogoń za wynikiem. To jest pogoń za wynikiem. Dlaczego? Bo przełożonemu zależy na słupkach, bo jest premia, bo jest tego. Jeżeli ja będę tam w statystyce wojewódzkiej czy w tego rozpatrywany. Dla mnie, co od lat już padało w tej instytucji jak policja, statystyka miała być piątym kołem z boku, tylko poglądowo do oceny jednostki, a nie być miernikiem, wyznacznikiem jej pozycji. I to jest na tej zasadzie, tu jest również. Pan komendant mówi, że mamy zarządzenie o hierarchiczności. Proszę, ja zadam pytanie proste. Ilu komendantów zna i przestrzega to, czy naczelników, kierowników, gdzie tam pisze, jak w paragrafie, co należy do obowiązku, tworzenie atmosfery dobrej pracy. Który z nich to tworzy? Jeżeli by oni tworzyli w tych jednostkach, nie byłoby tych ludzi, nie byłoby tych 20, powiedzmy, tych 175 przypadków. Sposób ich rozpatrzenia? Dla mnie też, powiem szczerze, mam wątpliwości. Jestem też pełnomocnikiem obrony. Bronię ludzi w dyscyplinarkach. Moje rzeczy wynikają i to na temat tej rzeczy, to jest to, co mi ludzie mówią. Niejednokrotnie ci ludzie mówią, że oni nie pójdą przeciwko przełożonemu. Słuchaj, to jest to i to, ale ja nie mogę wystąpić, bo przegram. Myślę, że to jest zaczątek i tu pewne propozycje, które o które się zwracamy, żebyście Państwo posłowie nam pomogli w zapisach ustawy o policji, tych rzeczy, które będą normować pewne reguły, to będzie najbardziej istotna rzecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana Bogdana Bąka. Dzień dobry. Szanowny panie przewodniczący, panie, panowie posłowie, panie generale. Ja pozwolę sobie na wstępie przypomnieć, czy przedstawić historię jednego z policjantów, który też między innymi został dotknięty tymi, tego typu zachowaniami. Pokrótce, tak na marginesie. Ja pracowałem w policji 35 lat i powiem szczerze, bardzo zadowolony jestem z tej służby. Nie było żadnych problemów, nie było incydentów. Odszedłem na emeryturę z własnej woli, ale to, co usłyszałem od policjanta, co go spotkało niedawno, to naprawdę jest wręcz porażające. Przez okres 2 lat działanie wobec niego, komendanta, no było wręcz nie do przyjęcia. A zarzewie konfliktu wynikało z czego? Że po prostu policjant podupadł na zdrowiu. Zdiagnozowano u niego chorobę. Został skierowany na komisję lekarską. Oczywiście pan komendant to zrobił prawidłowo. Skierował na komisję. Oczywiście, trzeba orzec. Tylko pech chciał, że komisja orzekła kategorię B. Z ograniczeniami do służby. No pan komendant doszedł do wniosku, zażalił się oczywiście, złożył odwołanie od tej komisji, orzeczenia komisji do drugiej instancji, twierdząc jednoznacznie, że ma być orzeczenie albo A, czyli zdolna całkowicie do służby, albo C, niezdolny do służby. No oczywiście odwołanie komisji, wiadomo jak zostało załatwione przez organ drugiej instancji, no z takimi dość złośliwymi uzasadnieniami w tej kwestii. I od tego czasu zaczęła się gehenna. Po prostu nikt z tym policjantem nie mógł rozmawiać. Bo jeżeli rozmawiał, pan komendant to namierzył, to po prostu była tragedia. Policjant nie mógł wychodzić z pokoju. Bo nie, został skierowany do tak zwanych innych czynności ze względu na orzeczenie komisji lekarskiej. W ramach tych innych czynności był kierowany do służby patrolowej, bez broni, bez notatnika. Nieważne, to nikogo nie interesowało. Wszelkiego rodzaju tego zachowania doszło do tej sytuacji, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Tradycyjnie, jak to zwykle bywa. Udało się, uniewinniony. Następne postępowanie dyscyplinarne w związku z tym, że policjant ośmielił się napisać raport do komendanta wojewódzkiego, informując o działaniach przełożonego wobec niego, tylko w tym raporcie nie nazwał, że to jest mobbing, tylko on opisał, jak to jest. No, szanowni państwo, reakcja no, chyba wszystkich tutaj zaskoczy. Pan komendant uznał, że wszystko jest ok ze strony komendanta, ale policjantowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne za to, że po prostu ważył się przeszkadzać komendantowi w zarządzaniu jednostką. W stopniu sierżanta policjant przeszkadza komendantowi w zarządzaniu jednostką. Ma wszczęte postępowanie dyscyplinarne i co ciekawe, komendant wojewódzki przeprowadził pełne czynności w tym zakresie, przekazał do komendanta powiatowego z poleceniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Oczywiście takie możliwości przepis przewiduje.
ale wiadomo, że komendant powiatowy nie orzeknie inaczej, jak komendant wojewódzki zdecydował. Poszło odwołanie oczywiście do komendanta wojewódzkiego, no jak się skończyło, no wiadomo. No mało było. Następne postępowanie dyscyplinarne. Ze względu na to, że w tym dokumencie policjant ośmielił się stwierdzić, że pan komendant w zakresie ochrony danych osobowych troszeczkę się nie bardzo wywiązuje z tego wszystkiego, a ten policjant przez to cierpi. No i oczywiście zaczęło się dalej. Postępowanie dyscyplinarne, wiadomo, wysoka kara, odwołanie do KWP, utrzymane w mocy, skarga do sądu administracyjnego, uchylone. Sąd administracyjny w wyroku w sposób jednoznaczny wskazał, że komendant naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Rzadko się to zdarza w uzasadnieniach wyroków sądów administracyjnych. No ale tutaj tyle się udało, że ta sprawa zakończyła się bardzo pozytywnie, ale to tylko i wyłącznie dzięki osobistej interwencji pana generała Szymczyka. Także taki przykład mamy. Trwało to niedługo, 2 lata. Wszystko. To tak na kanwie jednego tego przykładu. Do czego chciałbym nawiązać w ramach tego przykładu? Do tych procedur. Pan generał bardzo słusznie zauważył, że policja jest prekursorem w prowadzeniu tego typu procedur. Tyle co ja pamiętam, w 2014 one zostały wprowadzone przez ówczesnego komendanta Działoszyńskiego. Były to procedury odrębne dla policjantów, odrębne dla pracowników, ale komendy głównej policji. Nie dla całej policji, tylko dla komendy głównej. Komendanci wojewódzcy powiatowi miejscy na bazie tej procedur opracowali wewnętrzne, własne. One są praktycznie były identyczne jak te z komendy głównej. Tylko o co mi tutaj chodzi? Samo stosowanie tych procedur. Na czym to wszystko polegało? One generalnie wyglądały tak, że jeżeli policjant sporządził raport o mobbing, który stanowił załącznik do tej procedury, były cztery możliwości procedowania w ramach postępowania dyscyplinarnego, skargowego, BSW, ewentualnie inny wydział, jeżeli tam merytorycznie niczego się nie dopatrzono. 99% najprawdopodobniej szło w trybie dyscyplinarnym w ramach czynności wyjaśniających, tak zwanych, zgodnie z ustawą o policji. I tutaj się zaczyna problem, bo ta osoba, która złożyła raport, nie miała żadnych uprawnień, nie miała prawa wglądu w akta, nie miała prawa powołania pełnomocnika, totalnie żadne uprawnienia jej nie przysługiwały w ramach prowadzonych czynności w związku z tym zgłoszeniem mobbingu. Już nie wspomnę o tym, że jeżeli chodzi o przepisy dotyczące trwania czynności wyjaśniających, one tu nie były przestrzegane w ogóle. Trwało to średnio 3 do pół roku nawet, te czynności w ramach tych działań antymobbingowych. I w jaki sposób się kończyły? Kończyły się odpowiedzią z reguły dwuzdaniową. Komendant wojewódzki nie dopatrzył się mobbingu ze strony komendanta i co ciekawe, policjantowi odmawia się przyznania statusu pokrzywdzonego. A dlaczego? To już ani słowa na ten temat nie ma. To jest tak te procedury w praktyce są stosowane, szanowni państwo. Ja mówię o tych procedurach, które były od 2014 roku. One jeszcze w tym roku obowiązywały. I co ciekawe, w niektórych garnizonach zostało to zrobione inaczej, że w stosunku do policjantów te czynności wykonują komisje. Tylko teraz tak. W jakim trybie te komisje procedują te czynności? Czy w trybie KPA? Nie. Bo odpowiedź jest, że komisja nie robi tego w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. W trybie ustawy o policji, jeżeli chodzi o czynności wyjaśniające, również nie, bo nie może tego robić. Ustawa o policji nie przewiduje prowadzenia przez komisji czynności wyjaśniających. I również żadnych uprawnień zgłaszający nie ma. Ani wglądu, ani pełnomocnika, ani wniosków dowodowych, kompletnie nic. Po pół roku przychodzi podobna odpowiedź. I również statusu pokrzywdzonego nie przyznano. Tak, szanowni państwo, wygląda praktyczne stosowanie tych procedur, o których w tej chwili mówimy, które obowiązywały, no przypuszczam, do marca, co pan generał był uprzejmy wspomnieć, że zostały wprowadzone jakieś nowe. No ja nie znam ich, to muszę powiedzieć otwarcie. Ja mówię o tych, co jak były stosowane do tej pory. Jaka jest rzecz?
My pozwoliliśmy sobie na to, żeby tutaj przygotować naprawdę kosmetyczne zmiany w rozdziale 10 ustawy o policji, które sprawy związane z mobbingiem pozwoliłyby w pewien sposób uregulować. Ten dokument został przekazany posłom. Ja mam nadzieję, że na ten temat będzie można coś zrobić. Ja pozwolę sobie tak bardzo pokrótce przedstawić główne założenia i pomysły, które tam ewentualnie zostały zawarte. Pomysły może złe słowo, ale rozwiązanie prawne, niewątpliwie. Pierwsza sprawa, szanowni panowie. Mówimy o pełnomocnikach komendantów wojewódzkiego i głównego do spraw ochrony praw człowieka, prawda? Są takie stanowiska. Są to ludzie wszechstronnie przygotowani do prowadzenia tego typu czynności. Oni są wyszkoleni, przygotowani, potrafią ocenić. I w tej propozycji jest to, żeby w sprawach o zgłoszenia mobbingu właśnie ci oficerowie policji prowadzili czynności wyjaśniające w trybie dyscyplinarnym. Ale proszę państwa, tylko czynności wyjaśniające. Na czym to polega w trybie dyscyplinarnym? Czyli zbierali materiały, ewentualnie oceniając, czy mogło dojść do mobbingu, czy mogło dojść do przewinienia dyscyplinarnego, bądź do innych tego typu zachowań. W ramach czynności wyjaśniających później się sporządza sprawozdanie z tych czynności wyjaśniających w oparciu o ustawę i na podstawie tego sprawozdania niewątpliwie komendant wojewódzki, bo tylko komendant wojewódzki, bo wiemy, że pełnomocników mamy od KWP do KGP, by po prostu rozstrzygał. Jeżeli uzna, że mamy do czynienia z mobbingiem, wszczyna postępowanie dyscyplinarne. Ewentualnie poleca wszcząć postępowanie dyscyplinarne komendantowi właściwemu do miejsca zaistnienia zdarzenia. Po prostu te czynności wyjaśniające prowadzone byłyby obligatoryjnie zawsze, jeżeli wpłynie raport o mobbingu. Następna rzecz. Jeżeli chodzi o te czynności wyjaśniające, proponujemy też, aby w ramach tych czynności wyjaśniających zgłaszający mobbing miał z urzędu status pokrzywdzonego w rozumieniu definicji zawartej w ustawie o policji, bo to pojęcie jest zawarte. I od razu, żeby w ramach tych czynności miał pewne uprawnienia strony, czyli wgląd w akta, ustanowienie pełnomocnika i zgłaszanie wniosków dowodowych. Te trzy podstawowe uprawnienia w ramach czynności wyjaśniających prowadzonych przez pana pełnomocnika do spraw ochrony praw człowieka. I w tej kwestii, jeżeli to po prostu zostanie procedowane, wiadomo, rzecznik, ten pełnomocnik, ja gwarantuję państwu, że na terenie województwa on sobie da radę, bo tych postępowań nie będzie naście. Chociaż to doskonale panowie wiecie, że w tej chwili prowadzący postępowania przygotowawcze mają po 10-20 na topie, nieraz więcej. I to młodzi policjanci w stopniu starszego, posterunkowego sierżanta. Dlatego ci panowie oficerowie na pewno sobie poradzą z tymi czynnościami. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zrobimy z mobbingu, proponujemy zrobić z mobbingu przewinienie dyscyplinarne. Czyli czyn, za który będzie ponoszona odpowiedzialność dyscyplinarna. Czyli tu nie ma żadnego problemu z tym związanego, bo proszę zwrócić uwagę, do tej pory w żadnych mediach, w żadnych jakichś problemów nie sprawia sprawy orzekania w postępowaniach dyscyplinarnych, prawda? Nie sprawia to problemu. Dlaczego? Bo ten pokrzywdzony ma możliwość odwoływania się łącznie z sądem administracyjnym. I tutaj ten element jak gdyby arbitralności rozstrzygania przez komendantów no mamy wyeliminowany natychmiast. I nie ma konieczności po prostu wprowadzać jakiejś rewolucji legislacyjnej w tym zakresie. Naprawdę wystarczy kilka artykułów z rozdziału 10 ustawy policji zmienić. Są one przygotowane, są złożone, usiąść nad nimi spokojnie, przemyśleć cały ten problem, ten wariant i wszystko uważam, że byłoby na chwilę obecną załatwione. Eliminujemy podstawowe problemy, które nas w tej chwili spotykają, podstawowe problemy, które spotykają te osoby, jeżeli chodzi o mobbing. Oczywiście my doskonale wiemy, że pojęcie mobbingu na chwilę obecną w policji obowiązuje. Zgodnie z tymi procedurami z 2014 roku
to się nazywa troszeczkę inaczej, ale wiadomo, o cóż chodzi. Działania wypełniające jednocześnie znamiona mobbingu. I co ciekawe, w treści tego pojęcia jest gro zaczerpnięte z kodeksu pracy. Także tutaj my to pojęcie już w policji mamy. Chodzi o to, żeby to pojęcie, tutaj w tym projekcie myśmy pozwolili sobie troszeczkę zmodyfikować to pojęcie, uwzględniając element hierarchiczności w policji, czyli tą specyfikę służby w policji, którą mamy, i wprowadzimy go w ustawie. Czyli po prostu w ustawie by to było usankcjonowane, wprowadzone, procedury byłyby ustawowo rozpisane, łącznie z uprawnieniami, z możliwościami. I jeszcze raz powtarzam, nie tworzy to i nie powoduje żadnego jakiegoś legislacyjnego bałaganu. Nie powoduje zmian innych ustaw. W ustawie o policji wystarczy tylko drobne zmiany w rozdziale 10. I ten problem uważamy tutaj, że można by było w ten sposób rozwiązać. Bo bardzo ważne jest co? Że wreszcie, tutaj co panowie wspomnieli, panowie posłowie, że umiejętności rzeczników... Przepraszam bardzo, proponowałbym zmierzać ze swoją wypowiedzią do końca, ponieważ mamy jeszcze zapisane kolejne osoby. Już kończę. Dziękuję. Jeżeli chodzi o rzeczników dyscyplinarnych, faktycznie przygotowanie rzeczników dyscyplinarnych do prowadzenia tych spraw w związku z mobbingiem jest naprawdę fatalne. Tak trzeba powiedzieć. Po prostu jeżeli rzecznik dyscyplinarny dostaje dokument, który nie został nazwany mobbingiem, a z treści jednoznacznie to wynika, on to ocenia, że to nie jest mobbing, bo tak nie jest napisane, no to wyhamujmy. Dlatego tutaj wprowadzając panów pełnomocników uważam, że ten temat mamy załatwiony od początku do końca. Dziękuję państwu bardzo za możliwość wypowiedzenia się. Dziękuję serdecznie. Proszę o zabranie głosu panią Annę Samczyk. Dzień dobry Państwu, Anna Samczyk, ja reprezentuję Radę Konsultacyjną oraz Strajk Kobiet. Te historie, które dzisiaj tutaj usłyszałam, muszę powiedzieć, że jestem przerażona. O tym, jak policja się zachowuje wobec ludzi na ulicach, to my akurat wiemy przez ostatnich kilka miesięcy. Nie sądziłam, że policja również może być agresywna w stosunku do siebie nawzajem. Chciałabym się odnieść do tego, co tutaj pan generał mówił wcześniej. Pan generał powiedział, że w policji jest 120 tysięcy osób. Proszę powiedzieć, ile jest kobiet, ile jest mężczyzn, dlatego że proporcje są dosyć istotne. Pan generał powiedział o 170 przypadkach mobbingu dotyczących 218 osób. I tutaj wspomniał o 90 kobietach. Czy to znaczy, że 90 kobiet padło ofiarami mobbingu? Też to nie jest do końca sprecyzowane. Pan generał powiedział, że rocznie to jest tylko 29 spraw. To nie jest tylko 29, tylko aż 29. I to jest tylko tak naprawdę czubek góry lodowej. Bo sami tutaj państwo mówiliście, że tak naprawdę liczby te nie są zupełnie znane. Pan generał podał jakieś liczby badań, ale nie sprecyzował, podał roczne jakieś liczby badań, natomiast ja nie wiem, czy to są badania przeprowadzone na jednostkę, na osobę, to jest satysfakcja badana policjantów. Niestety tutaj nie ma też informacji. I jeszcze opieka psychologiczna. Z tego, jak tutaj można wywnioskować, ta opieka psychologiczna, pan generał mówił, że jest, ale chyba ona nie do końca działa, ponieważ tutaj osoby, które się wypowiadały, jednak do tej pory nie mogą sobie z tym faktem, nie mogły sobie wtedy poradzić z tym faktem, musiały się zwrócić do innych fundacji czy do innych osób. I moje pytanie odnośnie właśnie tych agresywnych policjantów na ulicach, którzy pałowali, gazowali dzieciaki, czy również wśród tych policjantów były takie osoby, które wcześniej molestowały i mobbingowały swoje koleżanki i kolegów? Bo jeżeli tak, to kumulacja tych złych zachowań prowadzi do dewiacji w pewnym momencie i takie osoby powinny zostać natychmiast usunięte ze służby. I my oczywiście jako strona społeczna kategorycznie stoimy na stanowisku, że osoby, które mobbingują, molestują w służbach specjalnych, policji lub jakichkolwiek innych, powinny być usunięte z tych służb. I na sam koniec apeluję tutaj do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
o przygotowanie rozwiązań aktów prawnych, o których dzisiaj tutaj wcześniej była mowa. Dziękuję bardzo. Przepraszam, proszę nie prowadzić polemiki, dobrze, na komisji? Pani teraz zabiera głos. Chce pan zabrać głos? Proszę się zgłosić, dobrze? Ale proszę pana, ja do pana mówię, bo to pan krzyczy na razie na posłów. A ja pana uprzejmie informuję, żeby nie prowadzić polemiki podczas wypowiedzi. Proszę pana, ale teraz pan na mnie podnosi głos, czego ja sobie nie życzę. A ja sobie nie życzę, żeby pan teraz na mnie podnosił głos. Mam tą przyjemność prowadzenia tej komisji i proszę dać zakończyć pani wypowiedź. Dziękuję. Skończyła pani, tak? Dziękuję serdecznie. Znaczy tak, ja już skończyłam jakiś czas temu. Tutaj oczywiście państwo nie słyszeli, bo mnie skutecznie zagłuszali. Natomiast zakończyłam apelem do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o przygotowanie rozwiązań aktów prawnych, aby te wszystkie kwestie, które dzisiaj były omówione, zostały uregulowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejna zapisana do głosu jest pani poseł Małgorzata Janyska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie generale, wysoka komisjo, szanowni goście. Z uwagą na początku odnotowałam wypowiedź pana generała, jedną z pierwszych kwestii, że jest działający system, i to było w odpowiedzi na wypowiedź pani poseł wnioskodawczyni, że jest działający system rozwiązań antymobbingowych. Po posiedzeniu jednak muszę stwierdzić na tym etapie posiedzenia, że właściwie możemy powiedzieć, że jest system. A co do tego, czy on działa, to są bardzo poważne wątpliwości. Po pana stwierdzeniu chciałam zapytać, ale później pan mi udzielił odpowiedzi, za chwilę powiem, co uznaję za tą odpowiedź, bo chciałam zapytać, że jeśli jest system sprawny i działający, to musi być oparty o procedury i o fakty. Chciałam pana o te procedury i fakty tego systemu zapytać. Mówił pan również, że to zarządzenie, które je wprowadzało, system było wielokrotnie nowelizowane. Chciałam również zapytać w takim razie o daty nowelizacji, o zakres nowelizacji oraz źródła, które dotyczyły tej nowelizacji. Ale w późniejszej wypowiedzi powiedział pan, że w 2020 roku podlegaliście państwo kontroli z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która nie była zła, ocenił pan ją pozytywnie, aczkolwiek dostaliście państwo zalecenia. I te zalecenia, które państwo otrzymaliście, to utwierdzają mnie w przekonaniu, że ten system jednak nie jest działający, bo te zalecenia są poważnymi zaleceniami, bo jeśli zaleceniem jest ustalenie jednolitych procedur w całym kraju, to dla mnie to oznacza, że procedury antymobbingowe mogły być bardzo różne i mogły być dowolne według uznania szefa jednostki, który to wprowadzał. Jeden wprowadził w większym zakresie, drugi mógł wprowadzić w mniejszym, albo przepisywano, odpisywano, za bardzo się nie zastanawiając być może, czy ten system powinien być bardziej wzbogacony, rozbudowany i tak dalej. Powiedział pan również, że zostaliście państwo zobowiązani do monitoringu od 1 stycznia tego roku, tego systemu. No to jeśli system nie był audytowany, monitorowany, analizowany, no to pytanie w takim razie, na jakiej zasadzie był zmieniany. Dla mnie to jest jednoznaczne, że to nie jest sprawny, dobry, proceduralnie system, na którym można się opierać. I proszę państwa, absolutnie, absolutnie zgadzam się z wygłaszanymi tutaj państwa wnioskami, że jeśli nie będzie to zagwarantowane prawnie, to w ogóle możemy sobie dalej dyskutować o wielu różnych systemach w służbach mundurowych. Padło tu parę zdań też takich, że trzeba rozpocząć dyskusję na temat mobbingu i molestowania w służbach. Ta dyskusja jest rozpoczęta od dłuższego czasu. My to wszyscy tutaj doskonale wiemy, prawda? Bo chociażby w tamtej kadencji dyskusja na temat mobbingu i molestowania w służbach mundurowych podejmowana przez Komisję Obrony Narodowej, przez posła Siemoniaka, przez panią poseł Wielichowską, również zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich. To wszystko są fakty, które znamy, które pokazały, że jest wielka potrzeba i konieczność uregulowania tego tematu. Więc teraz, proszę państwa, absolutnie już musimy przejść do etapu działania, a nie jak gdyby do rozpoczynania dyskusji, bo dyskusji, doświadczeń i przykładów mamy tutaj bardzo, bardzo wiele. I muszę państwu powiedzieć, że zgadzam się tutaj z wypowiedzią pani poseł Szczurek-Żelazko, która powiedziała, że my tutaj nie możemy arbitralnie rozstrzygać pojedynczych przypadków. Oczywiście, że nie, ale jesteśmy absolutnie od tego,
nie ma pani posła, ale myślę, że zgodziłaby się również ze mną, że absolutnie jesteśmy od tego, żebyśmy stworzyli bezstronne, obiektywne, skuteczne procedury w przepisach ogólnie obowiązujących, które wtedy wymuszą, że te indywidualne, arbitralne przypadki mają szansę być sprawiedliwie i rzetelnie rozpatrzone i ocenione. I to jest nasza rola i absolutnie uważam, że posłowie, którzy tutaj wyrażają zainteresowanie, zaniepokojenie tym tematem i chęć naprawy tego obszaru, jak jeden mąż powinni wszyscy absolutnie zgodzić się na to, że to jest ten czas, w którym powinniśmy dokonać zmiany przepisów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz o głos poprosił pan Tomasz Oklejak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Słychać mnie? Kieruję Wydziałem do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. A sprawy dotyczące mobbingu, no to jest spora część jakby zagadnień, które podejmujemy. W 2018 roku rzecznik wydał taki raport odnośnie przeciwdziałania mobbingowi. Analizę, ten raport powstał na bazie procedur istniejących w poszczególnych służbach mundurowych. Z udziałem służb mundurowych, bowiem też i raport przed jego ogłoszeniem był konsultowany w takiej wersji roboczej. No i właściwie tyle, bo chyba żadna z rekomendacji zawarte w tych raporcie nie została wykonana w służbach mundurowych. I ja może częściowo nawiążę do tego raportu, co w mojej ocenie jest priorytetowe, jeżeli chodzi o systemowe rozwiązanie spraw dotyczących mobbingu. Przede wszystkim obowiązek przeciwdziałania mobbingowi powinien być w ustawie o policji, wprost wskazany. Tak jest w Służbie Więziennej. W Służbie Więziennej funkcjonariusz niezadowolony, że tak powiem, z relacji interpersonalnych ma możliwość wystąpienia z pozwem do sądu pracy. I takie powinno, takie rozwiązanie powinno istnieć, bowiem większość tych przypadków nie została potwierdzona tutaj w tych danych, które pan komendant przekazał. I na tym to się kończy. I osoby, których wobec których mobbing nie został potwierdzony, właściwie jakie mają możliwości prawne? No, ochrona dóbr osobistych. Tyle, że ochrona dóbr osobistych to jest pozwanie konkretnego Kowalskiego. W przypadku, gdyby do ustawy o policji wpisać obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, wówczas pozwanym jest pracodawca, instytucja, komendant, organ trzeciego stopnia na przykład, który reprezentuje, to jest dysponentem budżetu. I w tej sytuacji to policja wypłacałaby odszkodowania tej osobie, wobec której mobbing potwierdzono. Postępowanie dyscyplinarne oczywiście jedno drugiego nie wyklucza, tutaj pan wspominał o tym. Natomiast tam są, mogły być problemy związane z przedawnieniem wszczęcia i z przedawnieniem karania. Tam jest 3 miesiące i rok. I natomiast jeżeli mówimy o mobbingu, to tam jest kwestia długotrwałości. To by się wzajemnie wykluczało. Natomiast jest jeszcze jedna procedura, to jest ustawa o równym traktowaniu i to jest molestowanie. I to polecam szczególnej uwadze, bo to jest ingerencja w godność. I tam, gdzie się ingeruje w godność, a tam osoba pokrzywdzona ma możliwość dochodzenia na drodze sądowej. Ustawa o równym traktowaniu ma też tę zaletę, że jest tam odwrócony ciężar dowodowy, czyli pokrzywdzony uprawdopodobnia, że doszło do molestowania. Ja nie mówię o molestowaniu seksualnym, bo to jest jakby odrębna kategoria. Mówię o molestowaniu, które dotyczy godności. I to nie musi być zamierzone, bo skutek może odnieść w postaci naruszenia godności postępowania jakiegoś przełożonego. Wiem, że kilka takich, że tak powiem, kilka osób zastanawia się, nie akurat nie z policji, ale z innych służb mundurowych, żeby to zgłosić, to pozostajemy w kontakcie. Proszę? A, jest w toku. No widzimy. I dlaczego to jest ważne? Bowiem, że jeżeli chodzi o obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, no jeżeli on zostanie potwierdzony w postępowaniu sądowym, co nie jest wcale takie łatwe, bo jak zobaczycie państwo analizy dla osób cywilnych postępować przez sądy pracy, to naprawdę jest długa droga. Jeżeli on zostanie potwierdzony, to ten mobber, on już może być na emeryturze, ale
Komenda płaci oczywiście za to, czego on się dopuścił, ale ma regres wobec tego Kowalskiego, który był mobberem. I to działa też prewencyjnie na innych, bo ten mobber no, będzie musiał się zastanowić, czy mu to się opłaca finansowo, bowiem ten krzyż, że tak powiem, czy miecz formacji może gdzieś tam nad nim się pojawić za jakiś czas, nawet jak od niej ucieknie. Druga rzecz, może nie dotyczy tu państwa, ale w części spraw, które biuro prowadzi, dochodzi do takiej sytuacji, że jakby to powiedzieć, są pewne osoby, które znajdują się pod parasolem ochronnym. Nie tylko w policji, w każdej formacji. Przełożonego ze względu na relacje rodzinne, osobiste, jakiekolwiek inne. Parasol ochronny w pewnym momencie się kończy. Prędzej czy później. Odchodzi na emeryturę, jest odwołany ze stanowiska. To nie ma większego znaczenia, z jakiego powodu. I w tym momencie nowi przełożeni zaczynają od tej osoby wymagać, tak jak od każdego innego policjanta. Przez to, że on był pod tym parasolem ochronnym, czyli on nie dostawał pewnych zadań, służby były wyznaczane w dniach, że tak powiem, korzystniejszych dla nich, on się czuł mocny, ale no, niekoniecznie kompetentny w tej pracy. Jeżeli pojawia się kolejny przełożony, który wymaga kompetencji, no, okazuje się, że już ta osoba nie jest w stanie temu sprostać. No i właśnie, i znowu odsyłam do ustawy o służbie więziennej, bo pewne rozwiązania już istnieją i one wydaje mi się, że mogą się sprawdzić i sprawdzają. Obowiązek przeciwdziałania nepotyzmowi. Tego też nie ma poza służbą więzienną w żadnej innej służbie. Słyszycie państwo to chwilę w artykułach prasowych, takiej czy innej, to nie ma znaczenia opcja tutaj, bo to są naprawdę lata, że tak powiem, kiedy te sytuacje występują, gdzie rodziny całe pozatrudniane są w różnych jednostkach, prawda? I to się kiedyś kończy. I to dotyczy też molestowania seksualnego, bo w zbiorowości ludzie wchodzą w jakieś relacje między sobą i te relacje w pewnym momencie się kończą. No i od miłości do nienawiści to już jakby krótka droga. Pamiętam taką sprawę, tu jakby wchodząc na konkretne historie, kiedy jeden z naczelników wnioski nagrodowe na swoją podwładną wypisywał za pracę, którą sam robił. Podawał i sprawą chyba Biuro Spraw Wewnętrznych się w końcu zainteresowało, że ta dziewczyna się wychyla, bo ta nagroda, że tak powiem, nie dotyczyła zachowania jego, tylko oni byli w jakichś tam zażyłych relacjach międzyludzkich. I to powoduje, że nierówno traktowani są inni policjanci, żołnierze, bo oni widzą, co się dzieje. Wiedzą, że ten jest kolegą tamtego, pociotkiem tamtego, dostaje lepsze nagrody, ale przez to oni tych nagród nie dostają w takiej sytuacji, jakiej by, że tak powiem, swoimi kompetencjami mogli zapracować. Bo jeszcze połowa biedy, jeżeli te relacje rodzinne, chociaż też nie powinno być bezpośredniej zależności, ale jeżeli te relacje gdzieś tam są, ale osoba jest kompetentna, ale nie zawsze tak jest. I obawiam się jednak, w większości przypadków jest zupełnie odwrotnie. Co się dzieje z policjantami, którzy się postawią, którzy próbują skorzystać z tej procedury. Najczęściej kończy się to zwolnieniami lekarskimi i przez wiele miesięcy, czasem rok, czasem nawet więcej, przebywają na zwolnieniu lekarskim i są zwalniani z uwagi na dobro służby. Za nadużywanie zwolnień lekarskich, to można tak w cudzysłowie. Orzecznictwo sądów administracyjnych tutaj jest jednoznaczne. Mówi, jeżeli policjanci, bo dobro służby to jest policjant, to potrzeba służby to jest wojsko. Jeżeli nie macie w służbie, inni zasuwają za ciebie, w związku z tym interes służby cierpi na tym. A skoro interes służby cierpi, to należy cię zwolnić. I jak zobaczycie państwo, te osoby oczywiście korzystają ze zwolnień lekarskich. Komisje lekarskie czasem określają zaburzenia adaptacyjne wobec tych osób. To jest jakby częste schorzenie. Nie? W stopniu znacznym już jest kategoria C, eliminuje zupełnie ze służby. Mieliśmy taki przypadek, gdzie było molestowanie seksualne i to potwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym. Kobieta, która tego doświadczyła, ona przebywała
na leczeniu w cieplicach, w szpitalu psychiatrycznym, takim MSW, uruchomiono, to postępowanie nie zostało zakończone, to uczciwie trzeba powiedzieć, ale uruchomiono właśnie ze względu na to, że ona się leczyła, nie było jej w służbie przez jakiś czas, uruchomione procedury dla dobra służby, chciano ją zwolnić. To robi komendant wojewódzki tylko, tego nie może powiatowy zrobić, to się do wojewódzkiego najczęściej robi. W porę się pan komendant zorientował, że jedno może wynikać z drugiego i to postępowanie zostało umorzone. Nie? Natomiast sytuacja tutaj jest pani z Rzeszowa, to ja miałem okazję osobiście wizytować. I to jest problem też i systemowy trochę, bo tam był... Jaki jest... Już kończyć? Może już skończę na tym, bo tych przykładów bym wiele mówił, ale generalnie problem istnieje i dotyka te kilkanaście nawet przykładów, które jest, one dotyka całej jednostki, w której to jest. Jeżeli sprawa staje się medialna, to wierzcie mi państwo, bo wyjaśniałem te sprawy, a żyje tym cała jednostka, cała okolica i jak jeden mąż przychodzą do nas często wizytując tę jednostkę, policjanci, żołnierze, którzy mówią, że oni się nie czują komfortowo w tym, że stali się obiektem jakichś tam publikacji prasowych, medialnych i wszyscy patrzą przez pryzmat tej jednej sytuacji, którą gdzieś tam pewnie można było zapobiec. Dlatego priorytetem, podsumowując, przeciwdziałanie mobbingowi w ustawie pragmatycznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Piekarska. Szanowny panie przewodniczący, panowie posłowie, panie generale, ja bardzo krótko, bo muszę powiedzieć, że to, co sprawiło, że, powiem tak, zdruzgotało mnie to informacja od mojej mienniczki siedzącej obok pani Katarzyny, że osoba, która skrzywdziła panią Katarzynę, bo chyba tak możemy to określić, awansowała. Pewnie takich przypadków, że osoby, które skrzywdziły swoich podwładnych czy ludzi od siebie zależnych, jest bardzo dużo. I naprawdę musimy się nad tym wszyscy pochylić, bo jeżeli ludzie z boku widzą, że ten krzywdziciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności, tak naprawdę awansuje jeszcze, to nikt się nie wychyli. Taka sytuacja będzie trwała latami, bo nikt się nie wychyli na wszelki wypadek, bo nawet znajomi mu powiedzą, koledzy z pracy, weź się chłopie czy babo, używając nomenklatury pana wiceprzewodniczącego, nie wychylaj, bo dostaniesz w łeb. I z tym po prostu trzeba po prostu jakoś skończyć, bo to jest rzecz, która jest nie do przyjęcia. I szczerze mówiąc, panie generale, ja słuchałam pana bardzo uważnie, przepraszam za to, co powiem, ale nic pan konkretnego nie powiedział. To znaczy podał pan jakieś suche liczby, statystyki, ale nie mam takiego wrażenia patrząc na pana, ale może to jest wrażenie, jest krzywdzące. To od razu mówię, że panu na tym zależy, żeby tę sytuację po prostu zmienić. Naprawdę, a to jest okropne. Ja wysłuchałam tych historii. I naprawdę mnie one poruszyły. A wiem, że takich historii jest dużo więcej, bo także poprzednio, ja miałam 12-letnią przerwę, jeśli chodzi o bycie parlamentarzystką. Wcześniej rzeczywiście takie przypadki pojedyncze były. Sądziłam, że jednak coś się przez te lata zmieniło, a okazuje się, że niestety, że się nie zmieniło. I na koniec rzeczywiście, panie przewodniczący, wydaje mi się, że to, co zresztą padało i z strony społecznej, i także posłanek i posłów, że może powinniśmy się pochylić nad inicjatywą komisyjną i powołać taki zespół, poprosić panów także do współpracy i może zróbmy taką inicjatywę legislacyjną, żeby po prostu były narzędzia. Dziękuję bardzo. Przepraszam za to, co powiedziałam, panie generale. To nie jest nic osobistego, ale po prostu to jest dramatyczna sytuacja. Dziękuję bardzo. Zostały nam dwie osoby. Prosiłbym krótko, po 3 minuty może po prostu, bo czas nam ucieka. Pan poseł Rajmund Miller, a potem pani Monika Rosa i potem głos oddam panu generałowi, panu dyrektorowi. Szanowni państwo, panie generale, jeżeli to są pojedyncze przypadki, to te przypadki jest za dużo.
Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, jakie są konsekwencje, jakie konsekwencje mogą grozić temu, że jest to nieegzekwowane. W przypadku Nysy doszło również do innych, ja Państwu nie pokazywałem dokumentów, ale jeżeli jest mobbing, to pracownicy, funkcjonariusze są zmuszani do potwierdzania nieprawdy. Również potwierdzanie nieprawdy w postaci sfałszowanych protokołów, a to już jest przestępstwo. Więc jeżeli mobbing będzie doprowadzał do tego, że przedstawiciele, którzy powinni pilnować prawa, będą w celu zapewnienia własnych interesów, niszczenia ludzi, którzy nie zgadzają się z nimi, będzie prowadził do tego, że będą dokonywali przestępstwa, a w związku z tym, że prawo mobbingu nie dotyka policji, to już mamy pierwszy krok do tworzenia sytuacji bardzo niebezpiecznych dla bezpieczeństwa naszego państwa. Proszę się temu przyjrzeć, dlatego że z tego, co mówili moi przedmówcy, myślę, że może to nie jest czubek góry lodowej, ale tych przypadków jest znacznie więcej. Dziękuję. Proszę bardzo, pani poseł. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo, goście, panie generale. Myślę, że te historie, które usłyszeliśmy, historie osobiste, historie walki z systemem, to oczywiście są pojedyncze przypadki. Natomiast one nie świadczą o całej formacji, ale świadczą o tym, że system nie działa. Że to, co pan generał mówił, że jest wdrożone, że działa, że dobrze funkcjonuje, może tak wygląda z góry. Ale my tutaj usłyszeliśmy historię z dołu, które ten system po prostu powinny zmienić. I stąd moje pytanie do pana generała. Czy tak się stanie? Czy ta komisja wpłynie na to, że rzeczywiście to, co pan generał mówił na początku, okazało się nie do końca zgodne z prawdą, z tym, co widzimy na dole, z tym, jak funkcjonują poszczególne komendy. Bo to nie jest historia z jednej komendy. To są historie z całej Polski, ze wszystkich województw. I czy pan generał, czy pana zwierzchnictwo, czy ministerstwo pochyli się nad zmianą ustawową, tak, żeby to bezpieczeństwo przed mobbingiem, możliwość dochodzenia swoich praw, rzeczywiście dla każdej służby wypływała z ustawy, która definiuje działanie tej służby. Czy pochylimy się nad tym, żeby konsekwencje dla ofiar, ale też dla osób, które zeznają na rzecz ofiar, jak się działo w mobbingu czy w przypadku molestowania, rzeczywiście tych konsekwencji po prostu nie było dla nich ze strony ich zwierzchników. Czy pochylimy się nad tym, żeby to, w jaki sposób dochodziło do poszczególnych przypadków, było analizowane nie przez wewnętrzne tylko i wyłącznie organy, ale przez organy jak najbardziej niezależne. Czy wyciągniemy wnioski z tej komisji? To jest po prostu moje pytanie do pana generała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy dyskusję. Bardzo proszę, panie generale, czy pan dyrektor Ciechowski? Kto pierwszy? Tak, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, postaram się odpowiedzieć na te pytania, na które odpowiedź znam, a na te, które będę musiał się posiłkować dokumentacją, to zostaną one przekazane w formie pisemnej. Może nie będę odnosił się nazwiskami do konkretnych osób, ponieważ nie wszystkie osoby znam, mogłem dokonać jakichś pomyłek. Dlatego będę odpowiadał na te pytania, które się pojawiły i które zapisałem. Bardzo się cieszę, że powstała taka fundacja. Tutaj pani Katarzyna Kozłowska jako przewodnicząca czy prezes tej fundacji zabierała głos. Czynnik społeczny jest niezwykle ważny i my jesteśmy otwarci oczywiście na sugestie, na rozmowy, na wspólne debaty w tym zakresie. Padło takie hasło, że mobbing nie dotyczy policjantów. No owszem, szanowni państwo, dotyczy. To są przekroczenia uprawnień przez przełożonych, bo powiedzmy sobie tak, mobbing może działać w obydwie strony, prawda? Natomiast co do zasady z tych przykładów, które rozpatrujemy, to działa on z reguły na zasadzie przełożony jest osobą, która w jakiś sposób wywiera presję na podwładnego.
I to się odbywa na zasadzie czy przekroczenia uprawnień, czy niedopełnienia obowiązków, czy to, na co zwracałem uwagę podczas mojej pierwszej wypowiedzi, na kwestie etyczne, które dla nas są przewinieniem dyscyplinarnym. I w takich sytuacjach jako policja reagujemy, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w formacji, która pracuje na tak poważnych zagadnieniach, nie podejmować kroków w sytuacji, kiedy dochodzi do naruszeń w kwestii etyki. Padło takie stwierdzenie, że podwładni boją się zgłaszać problemów w rozmowach z psychologami. Ja powiem, że te badania głównie prowadzone są w sposób anonimowy i co do zasady. Zresztą w kilku wypowiedziach padały słowa, moim zdaniem, nie chcę tutaj używać stwierdzeń twardych, ale osoby się nie najlepiej wypowiadały o policyjnych psychologach. Szanowni Państwo, ci psychologowie pracują w najpoważniejszych zdarzeniach. Nie tylko w stosunku do policjantów, ale w zdarzeniach kryminalnych, w zdarzeniach losowych, które są na ogromnym poziomie stresu i doskonale się sprawdzają. Także tutaj takie stwierdzenia, ja bym bardzo prosił, żeby, jeśli takie stwierdzenia padają, no to żeby poprzeć je faktami. Szanowni Państwo, nie chcę się wypowiadać w kwestiach czy sprawy Znysy, czy Rybnika w sposób precyzyjny, gdyż tak jak powiedziałem i tak jak panie przedstawiły, no są tam prowadzone postępowania przygotowawcze. Natomiast były wdrażane procedury antymobbingowe. I tak jak powiedziałem, chociażby w NYS-ie nie tylko były procedury prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji, ale również przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. Tu jeśli tylko mogę się odnieść w temacie pani Katarzyny Śmietany, gdyż no, padło takie stwierdzenie, iż nie znała tych procedur. No, szanowni Państwo, tak jak pani Katarzyna zaznaczyła, no zapoznała się z tą procedurą. Tak jak pani Katarzyna powiedziała, rozmawiała z psychologiem, gdzie obowiązek psychologa jest poinformowanie o sposobie zachowania się bądź otoczenia opieką. Tutaj mamy stanowisko pani Katarzyny przedstawione, natomiast no było prowadzone również postępowanie w tym zakresie kontrolne. Także tutaj no jest stanowisko, są stanowiska przeciwstawne. Wreszcie, szanowni Państwo, każda Komenda Wojewódzka Policji, również Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ma niezwykle rozbudowaną stronę internetową, na której są właśnie te wszystkie procedury i krok po kroku jest wszystko wyjaśnione. Ja nie mówię, że to jest rozwiązanie, natomiast nie jesteśmy, nawet jeżeli ktoś o czymś zapomni, tak jak pani Katarzyna mówiła z uwagi na upływ czasu, no to są, nie jesteśmy w tych kwestiach zamknięci, żeby do tych dokumentów, szanowni Państwo, nie dotrzeć. Padło takie stwierdzenie, że policja to zawód fajny i sympatyczny. Służba w policji to przede wszystkim zawód niezwykle trudny i wymagający. I dobrze, jeżeli daje satysfakcję, bo to jest podstawa, żebyśmy mieli satysfakcję z tego, co robimy, bo ta służba musi być misją, żeby dobrze była realizowana. Pan Andrzej
wypowiadał się co do psychologów, jeśli chodzi o wojsko, powiedział, że to jest fikcja. No ja, tak jak powiedziałem, w policji nie mogę czegoś takiego powiedzieć. Takie słowa padły, ale ja nie będę się odnosił do innych formacji, bo to nie mam takich uprawnień, nie mam takiej wiedzy. Natomiast jeszcze raz podkreślę, praca psychologów w policji jest realizowana naprawdę na wysokim poziomie. I wreszcie pojawiło się to, co już wcześniej wspomniałem, rozwiązanie systemowe dla doświadczonych policjantów, że mogą ci policjanci, że chcą ci policjanci dłużej pozostawać w służbie i służyć swoim doświadczeniem młodszym policjantom. Bo szanowni państwo, wszyscy tutaj wiemy, że można skończyć 6 fakultetów i znać 4 języki obce, natomiast doświadczenie to jest to, czego z książek nie wyczytamy i to jest niezwykle istotne. I tu naprawdę wielki ukłon w kierunku ministerstwa za to, że udało się przeforsować systemowe rozwiązanie dla doświadczonych policjantów. Padło stwierdzenie, że to pani Małgorzata Jerzewska powiedziała, że jest cudownie. Nie, ja tak nie powiedziałem. To jest bardzo istotny obszar, jeśli chodzi o mobbing czy molestowanie i dlatego tak poważnie nasza formacja podchodzi do tego zagadnienia. Ale ja nie mówię, że tutaj nie popełniamy błędów. No, po to są takie rozmowy jak dzisiejsza, po to jest czynnik społeczny, no, po to, żebyśmy cały czas starali się te procedury wprowadzać na wyższy poziom. Aczkolwiek, szanowni państwo, ja powiem, że zanim zacząłem piastować to stanowisko, które piastuję w tej chwili, zarządzałem 2 garnizonami i jest tak przyjęte, że komendant wojewódzki policji czy komendant stołeczny w każdy poniedziałek prowadzi rozmowy z interesantami, w których w większości są to policjanci. I naprawdę z tych rozmów, bo ja zawsze starałem się być podczas tych spotkań, naprawdę kwestia mobbingu czy molestowania, to są sytuacje, przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, na takim poziomie, jak tutaj szanowni państwo przedstawiałem. No jest wiele innych problemów policjantów, natomiast no to, tak jak powiedzieliśmy, to nie jest tak, jak mi zarzucono, że powiedziałem, że tylko 29 spraw. Nie, ja powiedziałem, że z tych 29 spraw rocznie jest o 29 spraw za dużo. Dążymy do tego, żeby nie było takiej żadnej, natomiast no, wiemy wszyscy, że jest to proces. Następnie pan Jacek Bryła tutaj podniósł o potrzebie tworzenia atmosfery pracy przez przełożonych. No, ja uważam, że taka sytuacja nie ma miejsca. Nie mogę zgodzić się z tym stwierdzeniem, ponieważ jako osoba, która kierowała jednostkami, a też nie jestem z zawodu komendantem, szanowni państwo, ja bardzo długo pracowałem na ulicy i stąd mój przeogromny szacunek dla każdego policjanta, ponieważ ja stykałem się z takimi problemami, które mają ci policjanci. Dlatego łatwiej mi jest to ocenić i każdą taką sytuację czuję i rozumiem. Także tworzenie atmosfery pracy to jest jedno z podstawowych zadań, na jakim się skupiają przełożeni. I to też nie jest tak, szanowni państwo, bo padło takie stwierdzenie, że komendanci, że przełożeni nie podlegają żadnym ocenom czy żadnym karom. Oczywiście, że podlegają. Są mnóstwo przypadków, gdzie prowadzone są postępowania dyscyplinarne, czy ponoszą przełożeni odpowiedzialność służbową. To
Każdy popełnia błędy, również przełożeni, i z całą odpowiedzialnością muszą ponieść tego konsekwencje. Zdarza się, szanowni państwo, tak, że policjant przechodzi z jednej do drugiej jednostki nie na własny raport. I nie jest to zasada. Powiem, z czego to wynika. Policjant pracujący w danej jednostce, bo też takim byłem, widzi ten świat najbliższy. Nie wie, czym się zajmują koledzy, albo jeżeli wie, to tylko ci najbliżsi. Natomiast nie ma spojrzenia na całokształt. Natomiast komendant wojewódzki, czy komendant główny, patrząc na całą Polskę, ma spojrzenie pełne. I zarządzając chociażby garnizonem stołecznym, ja wiem, gdzie są największe braki, gdzie są największe potrzeby, a gdzie sytuacja jest stosunkowo dobra. I ja mogę dokonać czasowo bądź na stałe jakichś przesunięć, ponieważ ja mam ogląd całej sytuacji. Policjant, którego to dotyczy, nie zawsze to widzi. I to nie jest zarzut w stosunku do tego policjanta, ale to jest po prostu normalna rzecz. Pan Bogdan bardzo, bardzo analitycznie podszedł do problemu i dziękuję za te uwagi. Tu na pewno nawet sobie dyskutowaliśmy z panem ministrem, że trzeba pewne rzeczy brać pod uwagę, ale pewne rzeczy, szanowni państwo, no już obowiązują. No, jeśli chodzi o sprawy, o których mówiłem, które dotyczą mobbingu, to są sprawy, gdzie występują znamiona mobbingu. To nie musi w takiej sprawie paść nazwa mobbing. To jeżeli komendant czyta anonim, zapoznaje się z anonimem, bo takich przypadków jest bardzo dużo i widzi, że tutaj są okoliczności, które wskazują na mobbing, to kieruje taką sprawę czy do Wydziału Kontroli, czy do Biura Kontroli na poziomie Komendy Głównej Policji, czy do pełnomocnika do spraw ochrony praw człowieka. I wtedy wdrażana jest to procedura. Tam nie musi paść taka nazwa. To tak nie działa, szanowni państwo. To okoliczności wskazują na to, co się dzieje. Trudno mi, nie wiem, być może potrzebowałbym więcej faktów, natomiast no, zarzut dyscyplinarny, że ktoś przeszkadza komendantowi, no, trudno mi sobie taką sytuację wytłumaczyć i wyobrazić. Tak jak powiedziałem, sprawy dotyczące mobbingu są rozpoznawane w różnych trybach. Tak? To panie Bogdanie, to wypowiadałem się w pierwszym moim wystąpieniu. Tutaj mamy czy postępowanie dyscyplinarne, czy skargowość w ramach postępowania administracyjnego, czy postępowanie karne. Jeśli chodzi, szanowni państwo, o procent kobiet, to on ma się jak gdyby odwrotnie, jeśli chodzi o sytuację dotyczącą funkcjonariuszy policji w stosunku do pracowników policji, bo jeśli chodzi o Tak, pracownicy cywilni to nazywamy pracownicy policji, bo to są pracownicy korpusu i poza korpusem. Szanowni państwo, na tę chwilę w policji jest około 16% kobiet, funkcjonariuszy i 72% kobiet pracowników policji, czyli tych pracowników cywilnych. Teraz jeśli chodzi o badania psychologiczne, no to szanowni państwo, tutaj aby być precyzyjnym, bo o to mnie proszono, to posłużę się przygotowanym materiałem. I oprócz, szanowni państwo,
badania atmosfery pracy, o którym wcześniej mówiłem, to od 2004 roku cyklicznie jest prowadzone badanie satysfakcji z pracy policjantów i pracowników policji. I to badanie obejmuje 17 garnizonów. Wyniki te przesyłane są bezpośrednio do oceny do Komendy Głównej Policji. I tutaj na potrzeby badania założono 3-procentowy błąd wynikający z losowania oraz 95-procentowy współczynnik ufności. To jeśli chodzi o takie szczegóły, o które Państwo prosili. Do wzięcia udziału w badaniu zapraszanych jest około 17 tysięcy policjantów i pracowników policji. W ostatniej edycji badania, zrealizowanej w styczniu 2020 roku, wzięło udział 10 408 osób. I tutaj na uwagę zwraca fakt, że elementy takie, które mogłyby wskazywać na mobbing, czyli takie zachowania jak nadmierny rygor czy dyscyplina, to jako czynnik utrudniający codzienną służbę wskazało 1,9% respondentów. Wychodząc, szanowni państwo, z pragmatyki przypadków mobbingu w policji, mając jednocześnie na uwadze zapisy zarządzenia 805 Komendanta Głównego dotyczących zasad etyki zawodowej policjanta, gdzie wskazano, że przełożony powinien dawać podwładnym przykład nienagannego zachowania, dokonano również takiej oceny i jak pokazuje poniższe zestawienie, blisko 70% respondentów zgadza się z opinią, że bezpośredni przełożeni wysoko cenią etyczne zachowania i równolegle podobny odsetek badanych, bo 68,9% twierdzi, że przełożeni przestrzegają standardów etycznych. Chciałem być bardziej precyzyjny w tym, o co Państwo prosiliście. Natomiast te badania, mówimy tutaj o statystyce, ale to jest narzędzie, dzięki któremu możemy ocenić, czy idziemy w dobrym kierunku, czy coś należy naprawić, czy coś należy zmienić. I one niewątpliwie są potrzebne. Jeśli chodzi o nowelizację, o te terminy, to ja, pani poseł, odpowiem na piśmie, tak. Oczywiście. Padło takie stwierdzenie, że oceniłem pozytywnie kontrolę MSWiA. Nie, szanowni państwo, to kontrola, to MSWiA, która przeprowadziła kontrolę, jej wynik okazał się pozytywny. Ja państwu to tylko przekazałem. Teraz tak, przełożeni, którzy krzywdzą, awansują. Powiedziała pani poseł, że jest to nie do przyjęcia i oczywiście ja również się z tym zgadzam. Ale niech pan coś zrobi, bo pani, bo ja naprawdę się cieszę. Cieszę się, że pan się ze mną zgadza, panie general. Przepraszam, że tak emocjonalnie i pewnie nieprofesjonalnie, bo tak emocjonalnie, ale ja naprawdę, znaczy mnie te pani historie i panów po prostu poruszyły, no. Że takie rzeczy się po prostu dzieją. No. To, że bardzo pana proszę, no, proszę coś zrobić w tej sprawie. Pani poseł, ale ja emocje doskonale rozumiem, bo każdemu z nas emocje towarzyszą, w tym bardziej tak trudnych sprawach. Natomiast padło takie stwierdzenie, że nie widzę już pani poseł, że rozmawialiśmy o przypadkach z całej Polski. Rozmawialiśmy o kilku tutaj przypadkach. Tych przypadków, tak jak powiedziałem, na przestrzeni lat jest kilkadziesiąt. Natomiast trudno powiedzieć, że indywidualne przypadki, gdzie mogą pojawiać się błędy,
wskazują, że jest sytuacja dramatyczna i system jest zły. No, no indywidualne przypadki, oby ich było jak najmniej, a tak naprawdę oby ich w ogóle nie było, no nie mogą decydować o tym, że coś zupełnie nie działa. Jeśli chodzi o dobór przełożonych, no to w każdej instytucji myślę, że przełożeni starają się tych doborów dokonywać według no, najlepszych kompetencji i no bo to są przełożeni, którzy później nadzorują policjantów wykonujących niezwykle trudne zadania. I trudno sobie pozwolić na to, aby obsadzać stanowiska kimś, kto do tego się nie nadaje. Oczywiście zdarzają się błędy i wtedy te osoby trzeba wymieniać, ale trzeba przeprowadzić analizę, jak gdyby patrząc z dwóch stron, nie tylko z jednej, bo wypowiedzi z jednej strony bardzo emocjonalne, no jak gdyby wypaczają sprawę. I jeszcze tutaj takie emocje wywołały działania policji na ulicy, też się do tego odniosę. Ja, szanowni państwo, tak jak wspomniałem, pracuję 31 lat i to nie jest tak, że ja do ostatnich kilku lat wstecz byłem posterunkowym, który chodzi po ulicy i nagle zostałem generałem i zastępcą komendanta głównego. Ja stopniowo awansowałem bez względu na to, kto był u władzy. Naprawdę policjantów nie interesuje polityka. Policjanci wykonują swoje zadania. Nie patrzmy na wszystko przez pryzmat polityki. I szanowni państwo, jeżeli ktoś popełni wykroczenie, jeżeli ktoś popełni przestępstwo, to nie ma znaczenia płeć. Nie ma znaczenia, czy jest wierzący, czy niewierzący. Nie ma znaczenia, czy kibicuje jednej drużynie, czy drugiej, czy ma takie poglądy polityczne, czy inne, czy jest takiej orientacji, czy innej. To w ogóle dla policjantów nie ma znaczenia. Policjanci reagują, szanowni państwo, na dane wykroczenie czy przestępstwo. Tak było i jestem pełen wiary, że tak zawsze będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, ale... Tak, słucham. Katarzyna Śmietana. Chciałabym się tylko odnieść do tego, co pan generał powiedział o tym, że decyzja jest ogólnodostępna. No, wygląda na to, że jednak nie. Po pierwsze, na stronie internetowej KMP Rybnik nie ma decyzji. Ona jest odmienna dla Rybnika, a inna dla KWP Katowice. To jest raz, a dwa, nie dalej jak 2 miesiące temu zadzwoniła do mnie dziewczyna z mojej jednostki. I powiedziała mi, że ona była w komendzie i chciała tą decyzję antymobbingową uzyskać, ponieważ również ma problem. Rzecznik dyscyplinarny powiedział jej, że może dać jej tylko i wyłącznie raport, czyli załącznik, a z decyzją zapoznała się w 2015 roku. Nie dostała tej decyzji, ponieważ przekazano jej, że tylko raport, załącznik jej dadzą, a z decyzją się zapoznała w 2015 roku. I tak wygląda rzeczywistość na dole. Chciałabym również dodać, że rzecznik dyscyplinarny, który prowadził moje postępowanie, przyznał, iż nie zna pojęcia mobbingu. Nie wie, co to jest mobbing, a przeprowadził całe moje postępowanie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Rozumiem, że pan jeszcze chciał zabrać głos i kończymy komisję. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem się odnieść do kwestii zmian legislacyjnych. My oczywiście jesteśmy otwarci do dyskusji. Komisja posiada wszelkie możliwości, inicjatywy ustawodawcze, jeśli takowe zostaną podjęte jako MSWiA czy jako policja, ale na pewno nie włączymy się w to, czy jako inne formacje. Nie chcę mówić poza resortem, ale na pewno jeśli zmiany do poszczególnych pragmatyk, to znacznie szerzej należałoby do tego zagadnienia podejść. Ja tylko pragnę przypomnieć Wysokiej Komisji, że nie dalej niż w zeszłym roku częściowo zmieniane zostały przepisy, chociażby jeśli chodzi o ustawę o policji w tym zakresie, o którym mówimy. Między innymi zostały zmienione przesłanki dla wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wynikające z artykułu 132 ustawy, gdzie wprost wprowadzone zostało jako przesłanka umyślne naruszenie dóbr osobistych innego policjanta.
To jest bardzo duży krok, bo tak naprawdę z punktu widzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, ja nie mówię, że jest wystarczający, ostateczny, ale jest to bardzo duży krok, ponieważ wszystkie tego rodzaju przypadki, o których mówimy, z punktu widzenia postępowania dyscyplinarnego, mogą być bezpośrednio rozpatrywane. I to jest zmiana świeża, tak, zeszłoroczna, zresztą przyjęta, z tego co pamiętam, wspólnie przez nas z inicjatywy rządowej, ale przy pełnym państwa poparciu. Zmieniane zostało to też w kontekście wypowiedzi pana naczelnika reprezentującego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zmienione zostały również terminy wynikające z artykułu 135 ustawy o policji w zakresie długości przedawnienia postępowania dyscyplinarnego. Nie mamy do czynienia w tej chwili z przedawnieniem po 3 miesiącach, po 6 miesiącach, ba, nie mamy przedawnienia rocznego, tak jak było wcześniej, tylko mamy przedawnienie po 2 latach, a jeśli to samo przewinienie spełnia również przesłanki przestępstwa, to przedawnienie się wydłuża automatycznie do długości przedawnienia wynikającego z przepisów kodeksowych. Więc zmiany w tym zakresie też zostały wprowadzone. Jest to niewątpliwie krokiem odpowiadającym w znacznej części postulatom, o których mówiliśmy. Z punktu widzenia innych propozycji, tutaj pan Bogdan Bąk przedstawiał propozycje, można je podzielić na kwestie procedur. Przepraszam. Kwestie proceduralne i kwestie przedmiotów przepisów materialnych, te owe materialne, to o którym mówiłem, artykuł 132 zmieniony przez nas, wydaje mi się, że w dobrym kierunku i też odpowiadający tym życzeniom. Jeśli chodzi o kwestie proceduralne, oczywiście możemy zastanawiać się nad zmianami w zakresie postępowań dyscyplinarnych, to jest szersza kwestia, wymaga głębszej analizy. W jakim ewentualnie zakresie zmiany mogłyby nastąpić z punktu widzenia w ogóle funkcjonalności systemu, bo wiemy doskonale, jak wszyscy tutaj siedzimy, że najlepsze przepisy prawne, każde z nich, nie gwarantują w 100% skuteczności i w proste odniesienie się chociażby do tego wspomnianego przez pana naczelnika tutaj zupełnie bez odwołania się do kwestii kodeksu pracy, to też nie załatwi sprawy jako takiej, ponieważ ci, którzy podlegają kodeksowi pracy, czyli większość z naszego społeczeństwa, tak samo boryka się z analogicznymi problemami. I same przepisy, sama zmiana ustawowa nie jest wyłącznym środkiem, natomiast naszym obowiązkiem, naszym jako strony rządowej, czy również komisji, państwa jako przedstawicieli władzy ustawodawczej, jest oczywiście dążenie do tego, żeby owe przepisy były jak najlepsze przy pełnej świadomości tego, że nigdy nie wyeliminą w 100% zmian prawnych. Więc deklarujemy otwartość w przypadku podjęcia przez państwa ewentualnej inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. Podkreślę jeszcze raz to, co zostało zmienione w zeszłym roku, to myślę, że jest istotne z punktu widzenia naszej dyskusji. Analogiczne zapisy, jeśli chodzi o kwestie przesłanek postępowania dyscyplinarnego i czasów przedawnienia, zostały wprowadzane również tam jeszcze szerzej, bo w przypadku postępowania dyscyplinarnego w Straży Granicznej zmienione zostały również zasady stosowania przepisów z przepisów administracyjnych na procedurę karną, jeśli chodzi o postępowanie dyscyplinarne. Ale powracając do wątku, te zmiany zostały wprowadzane w 3 formacjach tych siłowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Można się zastanawiać nad potrzebami w przypadku innych formacji mundurowych. To już jest kwestia oceny przez poszczególne resorty, ale widzimy, że też się coś zmienia. Tak? Natomiast oczywiście pozostaje to, do czego państwo się odnoszą wielokrotnie i co jest oczywiste, co będzie truizmem, co powiem, ale jest to z punktu widzenia praktyki stosowania prawa klucz. Czyli świadomość prawna, tak? Ta świadomość z tego, z czego możemy skorzystać i to też niewątpliwie jest rolą taką, jaka przynależna jest każdej formacji, o to, żeby zabezpieczać, czy dawać możliwość, czy w każdym momencie dostępu do tych procedur, do tych informacji, które stanowią podstawę ochrony interesów dla poszczególnych funkcjonariuszy w przypadku, jeśli znajdą się w sytuacji kryzysowej z punktu widzenia kadrowego, personalnego, służbowego. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. 2 minuty, pan poseł Rajmund Miller. Panie generale, bardzo, bardzo panu dziękuję. Dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Niemniej, wie pan, mam wątpliwości, bo powiedział pan o tym, że sprawa jednostkowa w NYS-ie, którą ja reprezentuję, była oceniana zarówno przez przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej, jak i Krajowej i nie stwierdzono nieprawidłowości. Panie generale, ja mam tu dokument, który nie wiem, czy nie został pominięty, który nie tylko stwierdza nieprawidłowość, ale stanowi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
związku z czym, gdzie była ta komisja? Co się dzieje? Dlaczego nikt się nie zapytał z tej komisji, dlaczego z komendy odchodzi 18 funkcjonariuszy, w tym 9 oficerów z długim doświadczeniem? Wie pan, przepisy są przepisami. My nie chcemy, jako poseł opozycji, nie chcę atakować policji. Natomiast jeżeli, tak jak powiedziałem, sami funkcjonariusze policji zaczną powątpiewać w praworządność tej organizacji i w przestrzeganie prawa, to mamy bardzo poważny problem. Bardzo proszę, żebyście państwo potraktowali to bardzo poważnie. Ze mną przyjechało 6 osób, w tym oficerowie, którzy pracowali 30 lat, byli nagradzani przez władze policji zarówno tej kadencji, jak i poprzedniej. Są nagrania, na których udokumentowane jest wulgarne, chamskie i mobbingowe zachowanie komendanta policji. Czy to nie są dowody, które powinny być uwzględnione? Czy tylko stwierdzenie, że nie ma nieprawidłowości, mimo że są tak mocne dowody, można to przyjąć? Ja bardzo pana proszę, bo jeżeli pokażecie, że pochylacie się nad jednostkową sprawą i potraficie ją rozwiązać, to będziemy mogli wspólnie poprawić opinię o policji, na której nam bardzo zależy. I to nie jest naprawdę, bez względu na to, czy to są koledzy z PiSu, z Lewicy, czy ja jestem również z opozycji. Uporządkujmy te wszystkie sprawy, bo naprawdę siedząc tutaj, po tym, co pan powiedział, ja mam duże wątpliwości co do rzetelności tych kontroli i orzeczeń, mając te dokumenty, które panu za chwilę podam, co do rzetelności kontroli, które były przeprowadzone przez przedstawicieli Komendy Głównej, jak i Komendy Wojewódzkiej. Ja panu podam to. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję państwu za przybycie, za to, że opowiedzieliście państwo swoje historie. Panie przewodniczący, przepraszam, a czy tu jeszcze pan mógłby minutę, bo jeszcze chciał zabrać głos? Proszę? Czy jeszcze tutaj pan mógłby zabrać minutę, dosłownie głos? No ale koniecznie dlatego, żeby... Minutę, dobrze, minutę. Proszę, minutę. Proszę się przedstawić. Janusz Mormol. Janusz Mormul, były zastępca komendanta powiatowego policji w Nysie. Moja sytuacja była podobna jak tego pana. Musiałem odejść z komendy przez to, że byłem wyzywany, poniżany, wręcz zmuszany do uwalania policjantów przez mojego komendanta. Miałem polecenie służbowe. Nie będę cytował, jakie słów używał. Masz tą osobę zrobić tak, że ona ma wylecieć z policji. Jeżeli nie wyleci z policji, to ty wylecisz z policji. Pożegnam się z tobą. Znaczy nie mówił pożegnam się z tobą. Używał wulgaryzmów. Trwało to 2 lata. Ja miałem za zadanie uwalanie policjantów. To było moje zadanie, polecenie komendanta. Mojego komendanta powiatowego. Zastępca naczelnika był świadkiem, jak zmusił mnie do tego, abym ja zmusił naczelnika do napisania raportu, że chce iść na niższe stanowisko. Jeżeli ja tego nie zrobiłem, to pan komendant 2 dni przed Wigilią powiedział, żeby było to bardziej dotkliwe, 2 dni przed Wigilią, w mojej obecności pana naczelnika, zmusił tą kobietę do napisania raportu o to, że przeszła na niższe stanowisko. Przed Wigilią, żeby ją bardziej upokorzyć, żeby miała święta, nie wiem, święta zniszczone. To są działania pana komendanta. Ja odszedłem po 2 latach, gdzie byłem, mówię, tak jest komendantem. Ja byłem wyzywany, poniżany, włącznie, że moja rodzina to słyszała. Moja córka była nazywana debilem, tępakiem, głupkiem. Tak nazywał mnie pan komendant na odprawach służbowych, gdzie ja naprawdę siedziałem po 12 godzin w pracy, robiłem wszystko. Miałem w jeden rok 700 nadgodzin, a on nazywał mnie nierobem. Tak działa komendant powiatowy policji w Nysie. Osoby, które cokolwiek powiedziały do pana na temat pana komendanta, tak jak tutaj kolega, z 8 grupy został zrzucony na 3 grupę. Takich osób w Nysie jest mobbingowanych nie 2-3, 20, panie komendancie, 20. Nie powiem już o pracownikach cywilnych, jak byli nazywani krowami, tępakami. Naprawdę to nie jest tak, że ja przyszedłem, ja miałem w ogóle nie wypowiadać się ten temat. Tylko jak ja słucham, że Nysa to jest taki jednostkowy przypadek. Nie, to nie jest jednostkowy przypadek. W Nysie jest około 30 osób mobbingowanych.
Ja odszedłem po 25 latach. Chciałem pracować dalej. Pan komendant mi nie pozwolił. Co jeszcze, panie generale? Będąc już na emeryturze, funkcjonariusze komendy głównej, ja odszedłem w maju, w lipcu przyjechali do mnie do domu, z wydziału kontroli. I powiedzieli do mnie w ten sposób, nie może być tak, żeby taki komendant rządził nyską policją. Musi pan napisać notatkę. Dali mi 23 pytania, co komenda główna miała te pytania. I odpowiedziałem na te pytania. I komenda główna do dnia dzisiejszego nic nie zrobiła. Kompletnie nic nie zrobiła w tej sprawie. Gdzie tam był opisany mobbing w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy. Do pracowników cywilnych i do mojej osoby. To było w tamtym roku w lipcu. Dwóch funkcjonariuszy wydziału kontroli przyjechali do mnie do domu. Rozmawiali ze mną 2 godziny. Wręcz nakłaniali mnie do tego, żebym tą notatkę napisał, bo powiedzieli do mnie w ten sposób, że nie może taki człowiek rządzić taką jednostką. I to, co ten pan wyrabia, on powinien być dawno wydalony ze służby. To są słowa dwóch oficerów z Komendy Głównej Policji. Dwóch oficerów Wydziału Kontroli. Notatkę sporządziłem. Do dnia dzisiejszego ta notatka nawet gdzieś wypłynęła w mediach. Nie wiem w jaki sposób. Gdzieś tam było w jakiejś naszej... Nie chcę udostępnić, bo tą notatkę wiele osób miało. A Komenda Główna nic nie zrobiła. Kompletnie nic. Ten pan do dziś pracuje. I w tej chwili jest na wylocie następnych chyba 5 albo 6 oficerów. Tylko dlatego, że cokolwiek powiedzieli, że jest dzisiaj mobbing, że się źle dzieje. Powiedzieli, co się dzieje, to jest prawdą. Pracownik cywilny, informatyk, przyszedł do mnie z płaczem, z łzami w oczach. Próbę samobójczą chłop prawie, że miał. Tak był gnębiony. Nie pracuje już. Poszedł, zaczął się leczyć psychiatrycznie, odszedł. Takich osób w NIS-ie jest koło 20, 30. Nikt nic nie powie. Nawet moi koledzy, którzy pracują, mówią w ten sposób. Znają mnie. Mówią, Janusz, my nie pójdziemy, bo my skończymy tak samo jak Łukasz, jak Marek, jak inni, jak Małgorzata. I to nie ma mobbingu w niskiej policji, panie generale? Dobra. Chciał pan odpowiedzieć, panie generale? Ale krótko. Tak, panie przewodniczący, panie komendancie, szanowni państwo. To nie chodzi o to, że NYSA to jest jednostkowy przypadek i my to bagatelizujemy. To, co ja chciałem powiedzieć, to te przypadki, które tutaj omawiamy, to nie można tego przenosić od razu na to, że cały system nie działa, szanowni państwo. O to mi chodziło. Natomiast też nie zdarza się tak w sposób powszechny, że funkcjonariusze Biura Kontroli Komendy Głównej Policji jadą do danej jednostki i podejmują sprawę, kiedy tę sprawę prowadzi już Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej. To świadczy o tym, że komendant główny policji bardzo poważnie podszedł do tego zagadnienia. I ja nie mówię, że... Panie komendancie, on najgorzej robi policji. Właśnie taki człowiek, bo w tej NYS-ie pewnie wszyscy to wiedzą. No to jest naprawdę. Szanowni państwo, prosiłbym nie polemizować. Szanowni państwo, to ja gdyby zakończę. Mnie tutaj trudno się wypowiadać w szczegółach w tej chwili. Nie dlatego, że ich nie znam, tylko dlatego, że jeszcze toczy się postępowanie przygotowawcze. I dlatego nie mogę w tej kwestii zabierać precyzyjnego zdania. Szanowni państwo, ale naprawdę proszę już nie polemizować. Panie generale, panie dyrektorze, ja przede wszystkim dziękuję państwu za obecność, ale mam do pana uprzejmą prośbę, żeby pan ewentualnie przyjrzał się tej NYS-ie jeszcze raz. Tak, być może dla świętego spokoju, ale już nie udzielam, dla świętego spokoju być może należałoby tam podjąć decyzje personalne, ale musicie państwo to sami po prostu rozpatrzeć. Tak, dlatego że to pokazuje, powiedzmy rzeczywiście, że to rzutuje na całą policję. Tak? Natomiast ja wiem, że za państwem stoją, powiedzmy, tragedie każdego z państwa i myślę, że powinniśmy, tutaj patrzę na panią poseł Piekarską, która jest taka dość biegła w tych rzeczach, była kiedyś przecież wiceministrem spraw wewnętrznych, abyśmy pomyśleli nad nowelizacją być może ustawy w tym zakresie. Ale coraz bardziej się przekonuję do tego, że jednak ten projekt o
biurze monitorowania policji, cywilnym nadzorze coraz bardziej się po prostu przydaje, bo jednak sama policja wewnętrznie nie potrafi sobie niektórych spraw rozwiązać. Być może ten projekt spowodowałby i ten cywilny nadzór nad policją, że w sprawach, powiedzmy, gdzie wchodzi już na kontakt policjant, policjantka, po prostu jednak cywilny nadzór by to spowodował, że inaczej, inne byłoby spojrzenie. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie na posiedzenie komisji. Bardzo dziękuję Panie Generale, Panie Dyrektorze za obecność, za odpowiedzenie za pytania, ale również być może o pomoc w tych rozwiązaniach, które by wprowadziły zapis, jednakże kwestia mobbingu czy kwestia molestowania byłaby też elementem tej kary dyscyplinarnej. Także bardzo bym prosił ewentualnie pomoc, gdybyśmy na tym rozpoczęli pracę. Zamykam posiedzenie komisji.